Szanowni Państwo, minęła godzina 9:00, zatem otwieram 23. Zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, zwołaną na dzień 26 października 2016 roku. Stwierdzam, że na sali obrad mamy 20 radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Mamy zatem kworum i możemy podejmować uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych, z Panów Burmistrzów zgłasza uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad uchwały dotyczącej dopłat. Wyszły pewnego rodzaju niejasności, które próbujemy z Panem Prezesem uzgodnić. Mógłbym to zrobić w formie autopoprawki, ale chciałbym, żeby to było dobrze przygotowane i będzie ta uchwała na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Przy tym, że zgodnie z regulaminem wnioskodawca może w każdej chwili do momentu głosowania wycofać projekt uchwały. Zatem rozumiem, że pan burmistrz wycofuje ten punkt z porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi? Ja jedynie sugeruję, w związku z tym, że pojawiło się tutaj głosów, mamy przedstawicieli sołectwa, no, dzwoniły do mnie niektóre osoby, w związku z tym moja sugestia jest taka, co prawda mam takie uprawnienia do dokonywania zmian w kolejności realizacji, w związku z tym moja sugestia byłaby taka, żebyśmy po uchwale w sprawie zatwierdzenia taryf, żebyśmy zajęli się dwoma projektami uchwał, czyli uchwałą w sprawie zmiany statutu gminy Skawina i regulaminu Rady Miejskiej, a następnie uchwałą w sprawie zmiany statutu jednostek pomocniczych gminy i później będziemy procedować w dalszej kolejności. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Moje wątpliwości dotyczące punktów, o których pan wspomniał, statuty jednostek pomocniczych. Ustawa o samorządzie gminnym narzuca obowiązek przeprowadzenia konsultacji nad tymi dokumentami, a takowych nie było. Czy w związku z tym ujęcie w programie tej sesji tych punktów jest prawnie słuszne? To znaczy kwestia jest następująca, mianowicie z jednej strony mamy uchwałę Rady Miejskiej, która przyjmuje plan pracy i nakłada obowiązek na Radę Miejską przyjęcia tych dwóch dokumentów w tym roku. Natomiast sam pan radny stwierdził, użył pojęcia dokument. Dokument jest to, że tak powiem, pewien etap prac nad w tym wypadku czy statutem, czy też statutami jednostek pomocniczych. W związku z tym, jeżeli mamy ten dokument, zaczniemy go procedować, ma on pewną wagę i dopiero w tym momencie może być poddany konsultacjom społecznym. Nie na etapie tworzenia, tylko na etapie opiniowania pewnego dokumentu. Zarówno Państwo radni będą mogli wyrazić oczywiście do niego opinię. Ja wcale nie mam zamiaru procedować go na sesji listopadowej. Myślałem o sesji grudniowej, żeby oczywiście był odpowiedni czas na wnoszenie pewnych poprawek, natomiast będzie to również czas na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wydaje mi się, że taki był nasz tutaj tok myślenia, że dobrze byłoby, żeby był pewien dokument, który oficjalnie został przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Skawinie i ten dokument będzie następnie poddany konsultacjom społecznym. Proszę bardzo, pan radny Fugiel. Oczywiście nie chcę dolewać ognia, ale sama procedura dwóch czytań sprawia, że w drugim czytaniu są tylko poprawki, a nie konsultacje, nie zmiana jakichś istotnych rzeczy. To znaczy kwestia tylko jest... Tylko taką mam uwagę. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie radny. No, kontynuując wypowiedź mojego poprzednika, to rzecz jednoznaczna, że dzisiaj nie powinny być te punkty procedowane. Zważywszy, że artykuł 35 ustęp 1 wyraźnie mówi: organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. A wyklucza się tutaj forma dwóch czytań, przeprowadzenie konsultacji, poprawek. To jest w sprzeczności. To znaczy niekoniecznie... Tu występuje sprzeczność, prawda? Między zasadami, które myśmy przyjęli jako dwa czytania, a tym, co obliguje nas ustawa. I tutaj nie ma dyskusji. Tak ustawodawca zapisał i taki jest obowiązek Rady w tej sprawie. Ale panie radny, my dzisiaj mamy pierwsze czytanie, nie przyjmujemy dzisiaj tej Proszę uchwały. Proszę popatrzeć teraz do regulaminu, na czym polega forma dwóch czytań. Jaki zakres może być?
Proszę bardzo. Poprawek. Proszę bardzo, panie radny. Proponuję rozsądny kompromis. Pani mecenas, jakby pani była uprzejma zabrać, wydać opinię w tym temacie, nie spierajmy się, bo to nie ma sensu. Procedujmy dalej, ale niech pani swoją opinię wypowie w tym temacie. Zanim pani mecenas, ja mogę złożyć, że tak powiem, taką deklarację, że jeżeli będzie wynik konsultacji społecznych, będziemy mieć opinię prawną, czyli te, które wnioski były do statutów jednostek pomocniczych, jeżeli będą one zgodne z przepisami prawa, to się zobowiązuje, że zgłoszę je jako swoje poprawki, żeby Rada mogła nad nimi debatować. Proszę bardzo, pani mecenas. Czy ja mogę prosić 5 minut przerwy? Oczywiście, w takim razie ogłaszam 5 minut przerwy. Dziękuję. Szanowni państwo, w takim razie wznawiam obrady po przerwie. W związku z tym, że ani jedna, ani druga komisja już nie pracuje, ponieważ termin pracy wygasł. W związku z tym nie może wycofać tych projektów uchwał, dlatego też poddaję pod głosowanie wniosek w tym wypadku radnego Paca o wycofanie z porządku obrad punktu 12 i punktu 13. To jest jedna rzecz, natomiast chciałbym od razu poinformować, że w konsekwencji mielibyśmy sytuację taką, w związku z tym, że były komisje, które pracowały nad tym, w związku z tym moja sugestia byłaby taka, czy taka informacja, że na sesji listopadowej podjęlibyśmy uchwałę o przedłużeniu terminu pracy komisji zarówno statutu, jak i jednostek pomocniczych gminnych z datą wsteczną, po to, żeby konsultacje społeczne, które będą w trakcie przeprowadzane, żeby po prostu miał kto nad nimi popracować, mógł je procedować. Czy... Proszę bardzo. Dzisiaj nie zdążymy, bo nie mamy projektu uchwały. Proszę bardzo, panie radny. Prosiłbym jeszcze o opinię prawną panią mecenas, bo że nie to jest moje widzimisię. Nie, ja sobie zdaję sprawę, oczywiście. Tylko to jest na pewno poparte opinią prawną. Proszę bardzo. Proszę, bardzo. Pani mecenas. No więc ja przed chwilą wyraziłam opinię prawną i stanowisko pana przewodniczącego, jego wniosek jest konsekwencją opinii przeze mnie wyrażonej. Dlatego też prosiłam o 5 minut przerwy. Moja opinia i sugestia była taka, żeby nie procedować w dniu dzisiejszym tych projektów. Tylko tak jak mówię, w konsekwencji, żeby te komisje mogły pracować, jeżeli zostaną ogłoszone konsultacje społeczne, żeby ktoś mógł je po prostu procedować. Na sesji listopadowej podejmiemy uchwałę o przedłużeniu terminu pracy obydwu komisji z datą wsteczną. W związku z tym, kto z państwa jest za, w związku z tym automatycznie porządek nam się składa. W takim razie kto jest za wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 12 i punktu 13? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że zdjęliśmy te dwa punkty. I teraz w takim razie poddaję pod głosowanie cały porządek obrad. Przypominam, że punkt 7 to jest uchwała w sprawie ustalenia dopłat do... A proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący, ale w miejsce tych punktów proponuję uchwały w sprawie przedłużenia terminu działań dwóch komisji. Powiem panu, że nie jesteśmy w stanie technicznym przygotować dzisiaj tych projektów uchwały. Jesteśmy. To możemy jako przedostatnie punkty w tym programie. Tak. No tak, ale my musimy wprowadzić do porządku obrad, czyli musiałbym ogłosić kolejną przerwę i wprowadzić do porządku obrad, jeżeli... Tak, ale to byłby, panie przewodniczący, punkty już końcowe. Zdaję sobie sprawę, ale... czas na przygotowanie. Teraz byśmy przyjęli ten porządek obrad z dodatkowymi dwoma punktami. Ja się zastanawiam, które byłyby w kolejności tych końcowych, prawda? To byłaby przed informacją pana burmistrza te dwa punkty. Zdaję sobie sprawę, panie radny, tylko pytanie jest następujące. Czy możemy wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały, wprowadzając tylko nazwę, natomiast samą uchwałę w treści wprowadzić dopiero... Dobrze, w takim razie ogłaszam kolejną 5-minutową przerwę, żebyśmy mogli przygotować uchwałę, ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żebyśmy wprowadzali do porządku obrad uchwałę, której treści nie posiadamy. W związku z tym 5 minut przerwy, żebyśmy mogli z panią mecenas zredagować uchwałę. Proszę państwa, w takim razie otwieram obrady po przerwie i proponuję wprowadzenie do porządku obrad
dwóch projektów uchwał. Pierwsza to była uchwała Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie zmiany uchwały nr 16 przez 208 przez 16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do sprawy opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej. W Skawinie zmienionej uchwały nr 22 przez 324 przez 16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 roku. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje paragraf pierwszy. W uchwale własnej Rady Miejskiej nr 16 przez 208 przez 16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie wprowadza się następujące zmiany. Paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Komisja jest zobowiązana zakończyć pracę do dnia 31 grudnia 2016 roku i w tym terminie przedłożyć Radzie Miejskiej w Skawinie projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 20 października 2016 roku. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że projekt uchwały został włączony do porządku obrad. I drugi projekt uchwały to jest uchwała Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie zmiany uchwały nr 16 przez 209 przez 16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf trzeci uchwały nr 16 przez 209 przez 16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina otrzymuje brzmienie. Komisja jest zobowiązana zakończyć pracę do dnia 31 grudnia 2016 roku i w tym terminie przedłożyć Radzie Miejskiej w Skawinie projekt uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy Skawina. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 października 2016 roku. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Znaczy wprowadzenie do obrad, przepraszam. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został włączony do porządku obrad. Czy ktoś jeszcze ma uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Jeżeli nie, w takim razie poddaję pod głosowanie porządek obrad. Przypominam, że pan burmistrz wycofał punkt 7. Rada Miejska wycofała punkty 12 i 13 i myślę, że w jej miejsce, w miejsce punktu 12 i punktu 13 wprowadzimy w takim razie te dwa projekty uchwał dotyczących tych komisji. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Czy ktoś z Państwa radnych, panów burmistrzów, zgłasza uwagi do protokołu z 22 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej? Jeżeli nie, w takim razie kto z Państwa jest za jego przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że protokół z 22 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawy poruszane przez mieszkańców Woli Radziszowskiej. Myślę, że jako były sołtys i członek Rady Sołeckiej oddam zaraz głos panu sołtysowi, ale powitam tutaj w gościnnych progach Woli Radziszowskiej. Myślę, że to jest taki dobry zwyczaj, który był wprowadzony wtedy, kiedy jeszcze przewodniczącym Rady był obecny zastępca burmistrza pan Norbert Rzepisko, że mamy sesje wyjazdowe, które odbywają się w sołectwa i korzystając z faktu, że sesja jest nagrywana, w związku z tym zapraszam do siebie, do Biura Rady Sołtysów, ponieważ jesteśmy gotowi, jesteśmy bardzo chętni tego typu, może nie wszystkie, ale chociaż część sesji odbywać właśnie na terenach sołectw, w budynkach, które są bądź własnością gminy, bądź oddane do dyspozycji. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał wyrazi taką chęć, to myślę, że bardzo chętnie przyjedziemy. Pozwólcie Państwo, że zanim zaczniemy dyskusję na ten temat, oddam głos sołtysowi Woli Radziszowskiej, panu Czesławowi Blakowi. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Witam panowie burmistrzowie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Bardzo miło mi dzisiaj w imieniu mieszkańców przywitać tak szanownych gości w miejscowości Wola Radziszowska. Jak wszyscy widzicie, znajdujemy się na sali Domu Ludowego, budynek jest oddany sołectwu w zarządzanie. Cóż, chciałbym tak w kilku słowach
coś o naszej miejscowości powiedzieć. W Woli Radziszowskiej działają organizacje Straż Pożarna, Klub Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich, Szkoła. Wszystkie organizacje współpracują, pracują na dobro tutejszego społeczeństwa. Żeby tutaj nie przedłużać, chciałbym przejść do takich punktów bardziej przyziemnych dla naszej miejscowości. Chciałbym szanownym Państwu radnym podziękować za przekazanie środków dla IS-y na drogi powiatowe numer 1788K i 1939K. Jest to położenie pierwszego etapu nakładki, która była robiona w tamtym roku. No i myślę, że w tym roku doczekamy się drugiej realizacji dalszego ciągu drogi powiatowej w naszej miejscowości. Chciałbym też podziękować za współpracę przy projektowaniu chodnika przez jednego z naszych mieszkańców tutaj. Myślę, że ta realizacja chodnika nie zostanie zaniechana, że zostaną wykorzystane wszystkie dokumenty i wszystkie możliwości, jakie po prostu będą potrzebne do realizacji tego zadania. Drodzy Państwo, ale jak każda jedna miejscowość w naszej gminie, borykamy się z dużymi problemami. Budżet sołectwa jest odzwierciedleniem tego, co nam jest potrzebne na sprawy bieżące. Natomiast z budżetu sołectwa nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, co by w naszej miejscowości było potrzebne, co tu jest mieszkańcom niezbędne do codziennego życia i funkcjonowania. Największym problemem w naszej miejscowości są drogi, tak zwane drogi gminne. Jest tych dróg bardzo dużo. Z budżetu sołectwa jest ciężko nadążyć, remontować te drogi, a jak szanowni Państwo radni wiedzą, w tamtym roku skończyliśmy budowę wodociągu i kanalizacji w naszej miejscowości, co nam bardzo, jakby tu powiedzieć, zniszczyło te drogi, te, które już były, zostaje poniszczone, no i ciężko nam jest z budżetu sołectwa odbudować te drogi, a mamy kilka dróg, tak zwanych dróg gminnych, dużych dróg w naszej miejscowości, które po prostu z budżetu sołectwa nie jesteśmy w stanie wyremontować. Tak zwana droga przez Lipki, droga na Chorzyny, gdzie jeździ gimbus z dzieciami, druga tak zwana droga od obwodnica tej drogi powiatowej, droga przez Rokicie. No. Są to tak zwane drogi gminne główne i zwracam się z prośbą do szanownego Państwa o zwiększenie środków na drogi gminne dla naszej miejscowości, dlatego że no coraz ciężej nam jest uciągnąć te utrzymanie tych dróg, to z budżetu sołectwa praktycznie utrzymujemy bieżące i takie drobne naprawy, bo na więcej nas nie stać. Natomiast na przebudowę tych głównych dróg no, potrzebne są większe środki. Borykamy się też z problemem dróg gminnych, jak panowie tutaj burmistrzowie wiedzą, z dojazdami. Są jeszcze w naszej miejscowości dwie takie przysiółki, gdzie po prostu nie ma w ogóle dojazdu. Ludzie jeżdżą gdzieś tam po prywatnych, po polach i tak dalej. W tym roku rozpoczęliśmy tutaj z panem burmistrzem budowę takiego jednego odcinka, współfinalizując to wspólnie z budżetu sołectwa i z budżetu gminy, ale ta droga jeszcze też jest nieskończona, tak zwane wymiarki. Jeszcze nam została droga, kawałek chociaż drogi kosznej, żeby zrobić ją, żeby ludzie mogli dojechać do domu. Następnym problemem, jakim się tutaj borykamy, zaczyna ten problem od nowa narastać, to jest nasza rzeka. Cedron był wyregulowany, był odkrzaczony, wyczyszczony i tak dalej. Przez trzy ostatnie lata pracował prześlicznie. Każde widać było, jak ten cedron pracuje, jak woda schodzi z cedronu. W tej chwili zaczyna się nam robić ponowny problem. Zaczynają nam zakrzaczać się brzegi. I po prostu w kilku miejscach porobiły się na środku tak zwane wyspy, które po prostu tamują spływ wody. Bardzo bym prosił, panie burmistrzu, o pomoc na przyszły rok, o regulację cedronu. Po prostu, żeby zwrócić się do zarządu melioracji o wyregulowanie, przynajmniej częściowe jakieś poprawki, po prostu odczyszczenie, odkrzaczenie nie całego koryta rzeki. Z następnych problemów takich wiejskich, no już tak nie chciałbym tego nazwać problemem, ale sprawami, które po prostu chcielibyśmy jako mieszkańcy Woli Radziszowskiej, żeby tutaj były głośno poruszane,
jest sprawa tego budynku. Jak wszyscy widzimy, można wyjść na zewnątrz i zobaczyć od 2001 roku po powodzi, no praktycznie poza dachem, który udało się nam zrobić, wyremontować, nie została wyremontowana ani elewacja. Widać jeszcze, w którym miejscu była powódź. W tym budynku tak samo no, chciałbym, aby był zamontowany w przyszłym roku centralne ogrzewanie na gaz, bo no, wszyscy walczymy ze smogiem, wszyscy walczymy z niską emisją, natomiast tutaj jeszcze, no, fajnie tu jest ciepło dzisiaj, ale efekt jest taki, że trzeba dołożyć do pieca i zatruwać środowisko. To może ja skończę na tyle, podziękuję, żeby nie przedłużać. Dziękuję bardzo panie sołtysie i w tej kwestii chciał odpowiedzieć parę słów, chciał powiedzieć pan burmistrz. Oddaję panu głos. Szanowni państwo, no pan sołtys był trochę łaskawy, bo poruszył nie wszystkie sprawy, które tutaj powiedziałbym dotykają mieszkańców Woli Radziszowskiej. Oczywiście te sprawy i problemy są nam znane. Próbujemy je systematycznie rozwiązywać, chociażby drogi gminne po kolei, prawda, wiadomo, że budżet jest taki, jaki jest, a szczególnie po robotach kanalizacyjno-wodociągowych te drogi wyglądają katastroficznie. Jeżeli chodzi o budynek, wiadomo, że trwają rozmowy, korzystanie z programu. Jeżeli chodzi o Cedron, na pewno cały czas rozmawiamy z zarządem melioracji. Natomiast te rozmowy są czasami trudne, nie zawsze mają odpowiednią kwotę na to, no ale myślę, że przyszły rok będzie łaskawszy niż ten. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to wiemy, że jest problem, przecież klub sportowy ma problem z pomieszczeniami i też w tej sprawie prezes i cały zarząd przychodził do nas. Wiemy, że przy reformie oświaty będzie problem z pomieszczeniem wszystkich dzieci w szkole, więc tutaj jest pan, który planuje przygotować budynek na przedszkole, ewentualnie żebyśmy to przedszkole przenieśli ze szkoły, wydzierżawili ten budynek. Także tych spraw w Woli Radziszowskiej jest bardzo dużo takich do rozwiązania, no bo i miejscowość jest bardzo duża, prawda, ma mieszkańców. Jest to powierzchniowo największa wieś w gminie Skawina, zatem tych problemów drogowych, infrastrukturowych jest bardzo dużo. Zdajemy sobie z tego sprawę. No i tak jak mówiliśmy 2 lata temu, w miarę możliwości rozmawiamy. Myślę, że nie ma na dzisiaj takich spraw, jak to mówią, na ostrzu noża, że coś obiecaliśmy, czegoś żeśmy nie zrobili. Cały czas rozmawiamy i szukamy możliwości rozwiązania tych problemów. Zresztą zawsze sobie ceniłem i myślę, że my razem cenimy sobie współpracę z mieszkańcami, ze stowarzyszeniami w Woli Radziszowskiej. No i chyba tyle na dzień dzisiejszy. Myślę, że te problemy, które dadzą się szybko rozwiązać, rozwiążemy. Te, które będą musiały poczekać, nie zapomnimy o innych, w miarę możliwości będziemy rozwiązywać. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. I teraz myślę, że oddamy państwu głos. Można kierować pytania bądź do Rady Miejskiej, bądź do panu burmistrzu. Przy czym prosiłbym ze względów technicznych, z racji tego, że sesja jest nagrywana nie tylko w wersji wideo, ale również w wersji audio, żeby osoby, które będą podchodziły do mikrofonu, żeby po prostu przedstawiły się z imienia i nazwiska, ponieważ to jest swego rodzaju dokument. W związku z tym, kto z państwa chciałby zabrać? Proszę bardzo, pan Pituch. Przedstawić się imieniem i nazwiskiem. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Pituch, jestem mieszkańcem tej miejscowości, chociaż w chwili obecnej mieszkam w innej miejscowości, mam rodzinę w kilku innych miejscowościach, więc problemy gminy Skawina są mi, myślę, że nieźle znane. Natomiast no, chciałbym się przede wszystkim odnieść do naszej miejscowości i w pierwszej kwestii chciałbym podziękować w ogóle burmistrzowi, jednemu, drugiemu, trzeciemu, radzie, która moim zdaniem odwróciła to nie do końca dobre zjawisko, które miało miejsce podczas rządzenia poprzedniej ekipy. Przez 2 kadencje. O co mi chodzi? Drodzy państwo, w chwili obecnej mieszkańcy gminy Skawina widzą, że coś się w końcu robi na wsiach. Miasto było piękne i jest coraz piękniejsze, ale w końcu się dzieje coś na wsiach. Robią się remonty, robią się drogi, robią się różne inne inwestycje, za co bardzo serdecznie dziękuję jako mieszkaniec Woli Radziszowskiej. Oczywiście, absolutnie nie mówię, że podczas poprzedniej kadencji nic się nie działo we wsiach, nic się nie robiło. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu mieszkańcy dostrzegają coraz większą ilość prac na wsiach. Tyle na wstępie. Natomiast chciałbym się odnieść do problemu dróg, bo sołtys tutaj powiedział o kilku drogach gminnych, które w naszej miejscowości mają problem.
I chciałbym zwrócić i burmistrzowi, i Radzie Miejskiej uwagę na pewne kwestie związane właśnie z tymi drogami gminnymi. Mnie głównie chodzi o drogę przez Rokicie, tą obwodnicę. Jest to droga, która przez długi okres czasu nie była remontowana. Jak pamiętam, 33 lata, jak jestem na tym świecie, pewne odcinki przez ten okres czasu nie były remontowane. W zeszłym roku część nakładki została zmieniona. Co bym chciał powiedzieć? Zwracałem się i do sołtysa, i do zarządu wodno-kanalizacyjnego w momencie, kiedy były prace kanalizacyjne robione w naszej miejscowości. I teraz pytanie do burmistrzów i rady. Dlaczego niektóre szkody powstałe na tej szkodzie, na tej drodze podczas robienia kanalizacji i wodociągów nie zostały do dzisiaj naprawione? Jest odcinek drogi, około 100 metrów na tej drodze, który został zniszczony przez firmę, która budowała wodociąg i do dzisiaj on nie jest naprawiony. Ja rozumiem, że gmina teraz powie, no inwestycja została zakończona, a dlaczego to nie zostało przez gminę przypilnowane, żeby to zostało naprawione z ich pieniędzy, a nie teraz naprawiać to z pieniędzy gminnych. Wydaje mi się, że inspektorzy gminni zaniechali albo może nie dopełnili pewnego obowiązku, ponieważ to było zgłaszane kilkukrotnie. A byłem w zarządzie wodociągów w Skawinie i usłyszałem, że gmina i inspektorzy odebrali drogi, więc na podstawie inspektorów, którzy odbierali z gminy te drogi, oni przyjęli, że inwestycja została zakończona i drogi zostały naprawione do stanu nie gorszego niż zastany przed inwestycją wodno-kanalizacyjną. A druga kwestia, jeśli chodzi o tą drogę, to nie chciałbym, żeby te nasze drogi były remontowane tak jak ten odcinek, który został w zeszłym roku naprawiony, czy została nawierzchnia położona. Bardzo się cieszę, że ona jest. Tylko dlaczego ona jest węższa niż była? Są zdjęcia, są dowody na to. Zresztą wystarczy wziąć łopatę i iść i odkopać na poboczu miejsca, gdzie ta droga była nawet metr szersza. Dlaczego ona w tym momencie jest węższa? Na jakiej podstawie została ona zwężona? To jest pytanie do, nie wiem, inspektorów czy osób, które się tym zajmują, bo dla mnie jest to dziwne, że droga, która miała 6 metrów w niektórych miejscach, nie mówię, bo ta droga nigdzie nie była na całym odcinku szerokości 6 metrów i to nigdy nie była autostrada. Ale dlaczego w momencie, kiedy były miejsca, gdzie było 6 metrów szerokości drogi, w tym momencie ona ma 4,20, 4,30? Nie uszczuplajmy dróg, gdzie w innych miejscowościach drogi są poszerzane, bo są takie przypadki. Tyle, bardzo dziękuję. No i chciałbym jakąś odpowiedź na ten temat, jako mieszkaniec. Dziękuję. Dobrze, w takim razie myślę, że pan burmistrz Rzepisko w tej kwestii parę słów powie. Szanowni Państwo, oczywiście zapisałem sobie te dwa tematy. Ciężko odpowiedzieć od razu na pana pytanie, na pana pytania. Te 100 metrów oczywiście sprawdzimy. Nie mam pojęcia, dlaczego nie zostało odtworzone, czy nie zostało wyremontowane od razu po wykonaniu kanalizacji. Sprawdzimy. Szczerze powiedziawszy, jest to pierwszy sygnał od pana. Pan sołtys tego jakoś nie podnosił, więc nie mam tej wiedzy. I w tym drugim temacie praktycznie podobna odpowiedź. Droga powinna być odtworzona do tych standardów, do tych parametrów, które zostały wykonane, które były pierwotnie wykonane. Oczywiście, że z chwilą, gdy budujemy nowe drogi, one mają jakieś inne standardy. Tutaj akurat było tworzenie, więc powinno być w tym standardzie, który był pierwotnie. Też sprawdzę to i przekażę odpowiedź panu sołtysowi na pana pytania. Natomiast nie chciałbym tutaj powiedzieć sobie być jakimś adwokatem pana sołtysa, ale bo zauważyłem, że kręcił głową i w pewnym sensie ma rację, że nie do końca prawdziwe stwierdzenie, że może pan sołtys nie zgłaszał, być może w tej ilości, pani burmistrzu, w tej ilości dróg, które były zgłaszane, o których była informacja, bo myślę, że i poprzedni pan burmistrz też ma tego świadomość, że rzeczywiście był problem z tym odtwarzaniem dróg i był to problem, który został zgłaszany, myślę, że adwokatem pan sołtys. Ja w kwestii tej drogi na Rokiciu chciałbym tutaj, mając sprostowanie i odpowiedź, udzielić. Pierwsza, dlaczego została droga wąższa zrobiona? No wszyscy wiemy, jak było. No, brakowało finansów na sklejenie tego odcinka. Po prostu robiliśmy to z budżetu sołectwa i z budżetu gminy. No i żeby zakończyć ten odcinek, po prostu go zamknąć,
no to żeby wyjść tutaj, no to żeśmy troszkę tutaj inspektorzy pozwężali tą drogę. Tu jest jeden problem, dlaczego została zwężona. No nie było pieniędzy po prostu na dokończenie całego tego odcinka. Chcieliśmy naprawdę skończyć przynajmniej w węższym stopniu, ale chcieliśmy zamknąć ten odcinek, bo tam było po prostu niebezpiecznie, bo studnie były na wierzchu. Natomiast co do drugiego odcinka, kwestia jest tego wykonawca. Robiłem kilka razy wizję, nawet przy udziale naszych inspektorów, przy udziale firmy AG System, która tutaj była głównym wykonawcą kanalizacji, przy udziale pana z wodociągów, pana inspektora i pana Denninga. To był inspektor od dróg z ramienia firmy AG System. Po prostu pan Denning po prostu nie podnosił w ogóle tematów, nie przyjmował do wiadomości, że te szkody wszystkie były ustalone, wykonane przez wykonawcę. A sprawa wyglądała jeszcze gorzej, bo po prostu wykonawca zmieniał kierowników budów tutaj kilka razy i to, co było ustalone z pierwszym, z drugim kierownikiem budowy, po prostu na zasadzie tak zwaną gębę. Nie robiliśmy aż tak dokumentacji fotograficznej każdej dróżki, bo akurat ta droga była nie rozkopywana, tylko oni po niej się przemieszczali i po prostu zniszczyli od samochodu i po prostu pan Denning powiedział, że to nie są szkody związane, oni się nie poczuwają do usunięcia tej usterki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan Szczerbak, przedstawić się z imienia i nazwiska. Witam Państwa. Moje nazwisko Szczerbak Bogusław. Jestem mieszkańcem tutaj Woli Raliszowskiej. Chciałem się zapytać pana burmistrza odnośnie zagospodarowania przestrzennego Woli Radziszowskiej, a głównie mi chodzi o drogi nowe, które zostały tutaj zaprojektowane. Druga sprawa jest taka, czemu są pomijane w planach drogi numerowe, czemu nie został ujęty w górnej części Woli Radziszowskiej most, który jest już bodajże 50 lat. I chciałbym uzyskać na to odpowiedź. Czy będą rewizje w sprawie nowych dróg? Proszę bardzo, pan burmistrz Kolasa. Znaczy, szanowni państwo, no, plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta i dla gminy bardzo dużo spowodowały różnych nieporozumień, niewyjaśnionych spraw. Jedną z nich jest to, co pan porusza, że rzeczywiście firma, która tworzyła ten plan zagospodarowania przestrzennego, pewnie nie wszystkie opcje uwzględniła. Dlaczego pewne rzeczy tak zrobiła, do końca też nie jestem świadomy. Jak państwo wiecie, ten plan był przygotowany dosyć długo. Był zaakceptowany, czy pierwsza część w tym roku. Chodziło głównie mieszkańcom o to, kiedy będą mogły być zmiany, prawda, punktowe, co będzie można zmienić. No, pewnie gdyby ten plan cały nie został oddany do sądu, ważność jego, no to pewnie byśmy za jakiś czas próbowali miejscowościami, już nie całą gminę, nie wszystkie miejscowości naraz, bo to widzimy, że to jest niesamowity problem, ale poszczególnymi miejscowościami, tak myśleliśmy, że zaczniemy punktowe zmiany od Woli Radziszowskiej, Radziszowa, Chrzęcina, bo tam było najwięcej uwag do tego planu, który został, ta pierwsza część, która została zaakceptowana. Ponieważ ten plan został oddany do sądu, więc czekamy na rozstrzygnięcie sądowe, no i w tej chwili mamy jakby związane ręce i nie umiemy powiedzieć, kiedy te dodatkowe zmiany w tym planie, które są, będą. Może być tak, że plan zostanie unieważniony, no i nie będzie obowiązywał. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pan Drobnica. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Drobnica, witam Państwa. Jak sołtys powiedział, chodzi o drogi. Mamy największy problem, największy, jak pan burmistrz powiedział, największy obszar powierzchni naszej miejscowości, no i te drogi są największym naszym problemem. Wszystkie inne problemy staramy się wspólnie z burmistrzami rozwiązywać. Problemem dla nas jest budowa drogi, bo tak można nazwać drogę tak zwaną przez Lipki. Myślę, że państwo jechali tutaj tędy, czyli nie powiatową, tylko przez tą górkę, tam jest kapliczka. No, sołtys ratował tą drogę, zasypując pobocza, żeby państwo dojechali, bo no, masakra były wypłukane. Problem jest taki, że my z własnych środków nie ma szans wyremontować tą drogę. To jest droga, to przede wszystkim droga, jak pokazała powódź w 97 roku czy 2001, jest to droga jedyna, która pozwoliła, była komunikacją między miastem a naszą miejscowością, ponieważ rzeka w kilku miejscach na drodze powiatowej powylewała. Więc to była jedyna droga. I teraz pytanie. My
chcielibyśmy, żeby państwo w budżecie, państwo radni, zabezpieczyli środki. Nam chodzi tylko o tworzenie tam nakładki, udrożnienie rowów i ewentualnie jakieś oświetlenie dla bezpieczeństwa, bo ta droga jest naprawdę ruchliwa. I bardzo dużo mieszkańców jeszcze powiatu wadowickiego korzysta z tej drogi, którzy pracują, są to miejscowości Podolany, czy Leńcze, czy Zarzyce, pracują w zakładach w strefie przemysłowej Skawiny. I wszystko to jedzie przez te Lipki. Nie chcemy tam autostrady, żadnej szerokiej drogi, ani nic dalej. Po prostu, żeby tylko bezpiecznie było. Czyli nowa nakładka, czyste rowy i ewentualnie jakieś oświetlenie, które po prostu pozwoliłoby pieszym poruszać się tam mieszkańcom. Dziękuję bardzo za pochylenie się. Dziękuję bardzo, pan burmistrz. Może zrobimy tak, ja zacznę, kolega skończy, ponieważ był na zebraniu wiejskim ostatnio i pewne ustalenia na tym zebraniu takie zapadły dżentelmeńskie. Proszę państwa, słusznie pan zauważył, mamy parę dróg takich w gminie Skawina, gdzie chcąc zrobić standardy, jak to ktoś powiedział, jest to koszt kilku milionów złotych takiego etapu. Ale w czym innym jest rzecz? Bo pieniądze, wiadomo, że ich na razie nie ma takich, by nie zrobiono. Natomiast problem jest inny, że w momencie, kiedy się zrobi taki wysoki standard tej drogi, ta droga momentalnie będzie mocno uczęszczana. I teraz tak, zrobiąc autostradę, jak pan sam powiedział, koło tych mieszkańców, za chwilę będzie problem, trzeba będzie progi zwalniające, ustawienie tonażu i tak dalej, bo każdy będzie chciał sobie skrócić tę drogę. Jest w porządnym stanie droga powiatowa i o to dbamy, bo to z powiatem wspólnie działamy. Tak jak pan mówi, są zagrożenia czasami, mam nadzieję, że ich będzie jak najmniej, jeżeli chodzi o te kawałki, czyli wypływ wody. A tu macie państwo rację. Standard utrzyma, żeby ona była przejezdna, nie zagrażała. Podobne sytuacje mamy gdzie indziej. Otóż chodzi o to, że zrobi się nakładkę, przychodzą mieszkańcy, bo za szybko jeżdżą, ustawiajcie patrole policji, straży miejskiej, znaki, progi i tak dalej. No i zawsze powtarzam, jak dwóch wariatów jedzie z naprzeciwka, jak się nie zatrzymają, to się zderzą. Jak któryś jest rozsądniejszy, to ustąpi. I tu tak samo też przejeżdżałem właśnie z panią skarbnik, bo pokazywałem tą drogę. Jest to dobra, powiedziałbym, forma zabezpieczenia tego i to trzeba robić, zabezpieczać. Natomiast myślę, że w tym stanie, która jest, jak najbardziej poprawić standard, być może jakieś mijaneczki albo z kamienia, albo posypane, powiedzmy, remonterem, żeby to było trwalsze. No i oświetlenie, ale to już jest, tak jak żeśmy się umówili, dla środków do władania sołectwa. Nie dokładamy nigdzie, no bo mamy tych różnych dokładek w innych miejscach, więc mówię, nie dałoby się wszystkiego zrealizować, ale myślę, że tak jak gdzie indziej, z czasem również ta droga będzie ucywilizowana, czyli oświetlona. Czy to będzie dobre, czy nie? No, dla niektórych będzie to dobre, bo będzie jaśniej, dla innych będzie złe, bo będzie świeciło po pokojach. Czyli mogą nie spać w nocy. A drugą część tutaj dopowie kolega, bo był na zebraniu. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ulica Lipki w Woli Radziszowskiej to jest łącznik między Wolą Radziszowską a Radziszowem. Takich dróg na terenie gminy mamy kilka, które stanowią łączniki między poszczególnymi miejscowościami i przymierzaliśmy się do tego, żeby zrobić te drogi w sposób kompleksowy, ale praktycznie każda z nich kosztowała od 3 do nawet 6 milionów złotych, więc po prostu stwierdziliśmy, że raz, że podniesienie standardu przez Lipki wiązałoby się z, tak radykalne podniesienie standardu przez Lipki wiązałoby się pewnie z potężnymi problemami z PKP, żeby uzgodnić poszerzenie przejazdu, a tutaj jest bardzo wąsko, więc praktycznie wpuszczenie tam przy lepszej drodze ciężkich samochodów byłoby na pewno dużym utrudnieniem i dla kierowców, i dla mieszkańców. Stąd doszliśmy do wniosku, że chcemy te Lipki poprawić je solidnie i na ostatnim zebraniu wiejskim, zebranie wiejskie Woli Radziszowskiej przekazało część środków z budżetu na tąże właśnie drogę. Spróbujemy w przyszłym roku zrobić maksymalnie dużo przy również udziale, przy wkładzie własnym gminy jakby w tą drogę, ile się będzie dało i myślę, że w ciągu 2-3 lat tą drogę doprowadzimy do takiego stanu, że będzie ona po prostu drogą bardzo dobrą. Zakładamy również, że trzeba będzie ewentualnie w niektórych miejscach wprowadzić tak zwane mijanki, bo praktycznie wykupy gruntów i zrobienie tam pełnej drogi 5 czy nawet 5,5-metrowej wiązałoby się z dużymi utrudnieniami, zważywszy, że spady na tej drodze w jedną i z drugą stronę są bardzo duże, więc mogłyby być potężne problemy również w zimie, ale na pewno wspólnie razem
od przyszłego roku, tutaj pan sołtys myślę, że tym razem pokiwa głową, zrobimy na tyle dobrze, że Lipki będą znacznie lepszą drogą. Dokładnie, widzę. Dlatego myślę, że Lipki będą o wiele lepszą drogą niż w tej chwili. Ja myślę, że zdecydowana większość osób dzisiaj tutaj do Woli jechała właśnie przez Lipki i zauważyła, że trzeba coś z tą drogą zrobić. Pani skarbnik również. Panie burmistrzu, między innymi taki jest sens tych wyjazdowych sesji Rady Miejskiej, żeby można było naocznie przekonać się, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy poszczególnych sołectw. Dlatego też zachęcam do tego typu formy. Proszę bardzo, kto z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan Pituch. No jeszcze nawiązując do tej drogi. Panie burmistrzu, tą drogą wszyscy, którzy mogą jeździć, to jeżdżą. Także jeżeli tam się poprawi standard, tam na pewno nie będzie jeździło więcej samochodów, bo tą drogą nie jeżdżą tylko ci, którzy tą drogą nie mogą z powodów fizycznych, czyli tonażu, który tam już jest ustawiony. A powiem szczerze, w godzinach porannych nawet i ciężarówki tamtędy jeżdżą, bo nieraz się musiałem wracać. Natomiast bardzo się cieszę, że rzeczywiście jest przychylność gminy, bo ta droga no wołał o pomstę już od dłuższego czasu. Rzeczywiście, tak jak było mówione, zarówno pan Witek, jak był wcześniej sołtysem, jak i pan Czesław, który jest sołtysem obecnie, ratują tą drogę wszelkimi możliwymi sposobami. Dlaczego? Bo oprócz mieszkańców Woli Rajczowskiej, którzy z tej części jadą w kierunku Skawiny, Krakowa, oni wszyscy korzystają z tej drogi. Nikt nie jedzie naokoło, bo po co jechać 2-3 kilometry więcej w jedną stronę, 2-3 kilometry w drugą stronę i nadrabiać w ciągu tygodnia tyle, że ma jeden przejazd za darmo. Natomiast inną kwestią jest jeszcze to, że rzeczywiście, tak jak kolega tutaj powiedział, mieszkańcy Lęcz, Podolan, Zarzec, to wszystko jedzie przez Lipki. Także ta droga musi być w pierwszej kolejności wyremontowana i bardzo bym prosił rzeczywiście, żeby ta droga była uwzględniona w następnym budżecie. Natomiast jeśli chodzi o oświetlenie, no tam jest odcinek taki, gdzie nie ma domów, więc nikomu po oknach nie będzie świeciło. Natomiast no, bezpieczeństwo pieszy chyba jest ważniejsze niż zasłonka w oknie, którą można zamontować. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja na siedząco, tylko ad vocem. Chodziło o to, że oświetlenie realizuje na zebranie wiejskie mieszkańcy sobie wybierają w budżecie do dyspozycji sołectwa. Natomiast ta droga była realizowana w latach 94-98, bo wtedy radnym Rady Miejskiej byłem, tutaj kolega Stanisław był zastępcą burmistrza i pamiętamy, że ta droga tyle lat już ma. Dziękuję bardzo. Pan sołtys chciał, a pan radny chciał jeszcze? Pan radny chciał, to pan radny wcześniej, proszę bardzo. Szanowni państwo, wracając do tej drogi. Działa, słychać, panie radny. Rzecz taka. Jadąc od strony Radziszowa jest dom pana Maślanki, to ten bliźniak, i po lewej stronie, proszę państwa, występuje osuwisko. Ta droga jest terenem osuwiskowym. Proszę wierzyć mi, bo takowe są badania. Niestety Wola Radziszowska ze względu na specyfikę położenia ma największe obszary osuwiskowe. Największe i najwięcej i to poważnych osuwisk. Także proszę sprawdzić, szczególnie ten odcinek za panem Maślanką w stronę tutaj Woli, z tegoż względu, że tam już wystąpiło osuwisko po deszczach w 2001 roku i skarpa się osunęła. Także żeby nie były darmowe te koszty. I jeszcze jedna sprawa. Pan sołtys mówił tu o Cedronie. Cedron jako rzeka jest ujęty w programie ogólne hasło Skawinka. Na Cedron są przewidziane duże nakłady finansowe. Na tą chwilę zatwierdzone zostały przez poprzedniego wojewodę cały ten program. I jeden problem, no to na razie utknęło to w ministerstwie. Jakie będą dalsze losy, to chyba panowie burmistrzowie też nie wiedzą, ale jesteśmy z tym programem, zabezpieczenie Skawinka, to nie o Skawinę się rozchodzi, ale o Radziszów, Wolę Radziszowską, te miejscowości. Skawinę też oczywiście i program Rzepnik, bo to są bardzo dobrze opracowane. Jedyny problem, który może wystąpić, co pan sołtys mówił o zakrzaczeniu, tu w Woli występuje obszar Natura 2000. W górze. Tak, on jest do tego mostu tam niedaleko mnie, tam tak, się kończy. I tu może być, i tam problem będzie przeogromny.
To znaczy problem dotyczy górnej części, bardziej, Cedronu. Bardziej powiedziałbym Podolan. Natomiast tutaj sami widzimy, mieliście Państwo okazję jechać wzdłuż Cedrony, jak on rzeczywiście zaraz tak kiedyś był systematycznie wycinany, ale już w związku z tym, że nie wyrywa się całego systemu korzeniowego, najczęściej są to wierzby, więc one szybko odrastają, widać chociażby tutaj. I Pan Sołtys chciał jeszcze odnośnie lipek parę słów. Jeszcze chciałem odnośnie lipek. Drodzy Państwo, na Lipkach już było raz projektowane oświetlenie, w związku z tym, że kiedyś tam pojawiła się koncepcja przebudowy tej drogi, wstrzymaliśmy jako Rada Sołecka wstrzymaliśmy realizację tego zadania. W tej chwili, widząc, że będziemy po trochu remontować tę drogę, wróciliśmy do tego projektu i będzie w przyszłym roku realizowany projekt na oświetlenie Lipek od samego Radziszowa do samej góry. Odpowiadając tu panu radnemu Pacowi, ja nie zgodzę się z tym, że tam jest osuwisko, po prostu od strony Maślanki, w stronę wsi. Problem był wielki przez ileś lat z tą drogą, po prostu były niezabezpieczone brzegi. Myśmy 2 lata temu wspólnie z Urzędem Miasta i Rada z budżetu sołectwa wyłożyliśmy ten rów korytami tak zwanymi betonowymi i temat po tej stronie znikł. Tam ani droga nie jedzie, ani nic. Trzyma się elegancko, natomiast podbudowa tej drogi jest, no wtedy by była zrobiona po prostu ziemia, biały solwajski, ten kamień, który wszędzie był włożony na drogi i asfalt. Tam jest po prostu 2 centymetry kamienia i asfalt. I to dlatego jest taki problem z tą drogą. No i dlatego koszt przebudowy tej drogi, my tu naprawdę nie chcemy drogi autostrady przez Lipki, my nie chcemy tam, po prostu trzeba wykonać po trochu tą drogę, ale po prostu zrobić od nowa podbudowę włącznie z odwodnieniami, z rowami, z przepustami, żeby to wszystko hulało. Natomiast jeszcze raz zwracam się z prośbą do pana burmistrza o jak największe nakłady na tą drogę, bo no jest to nieodzowne dla mieszkańców tutaj, dla tutejszego środowiska. Dziękuję. Znaczy ten temat był poruszany i na Radzie Sołeckiej, i na zebraniu wiejskim ostatnim. Zresztą pan burmistrz Rzepisko był i wspólnie doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście, że jednak ta koncepcja stopniowego takiego rzeczywiście gruntowego remontu Lipek, która otwiera nam kwestię oświetlenia, została przez mieszkańców, ale również i mieszkańców Lipek zaakceptowana i myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. I myślę, że pan burmistrz tak tutaj, tak jak powiedział, na te propozycje wspólnej realizacji tego remontu będzie otwarty, a w związku z tym, że jeszcze nie mamy budżetu na przyszły rok, w związku z tym trudno, żeby tutaj padały jakieś deklaracje odnośnie kwot. Proszę bardzo, czy jeszcze, proszę bardzo, pan Mazur. Dzień dobry Państwu, Mazur Grzegorz, Wola Radziszowska. Chciałem z góry podziękować panom burmistrzom, Radzie. Kilka razy spotykaliśmy się w urzędzie w imieniu mieszkańców, dzieci Woli Radziszowskiej. Prawdopodobnie będziemy mieli przedszkole, plany skończone, 7 sal, komunikacja rozbudowana, plac zabaw. Zwracam się z ogromną prośbą do panów burmistrzów, do rady, do pana przewodniczącego, żebyśmy mogli zawrzeć porozumienie, żeby rada mogła przegłosować dzierżawę tego obiektu. Inwestując tak duże pieniądze, chcielibyśmy mieć również pewność, że to przedszkole będzie wykorzystane. W tym momencie jesteśmy w trakcie zatwierdzania, końcówka zatwierdzania adaptacji, zmiany przeznaczenia przedszkola. Pozwoliłem sobie przesłać plany państwu, natomiast jeśli będzie trzeba, złożę je do gminy, do zarządu. Zwracamy się z prośbą, żebyście na sesji państwo mogli w jakiś sposób udokumentować i podpisać z nami porozumienie. W imieniu dzieci będziemy też wam wszystkim dziękować. Będziemy mieć jedną zmianę. W nowym roku będziemy chodzić od 8 do godziny 13. Będziemy mogli sporo dodatkowych rzeczy po godzinach. Nie będzie sytuacji, gdzie dzieciak jeden jedzie za 15, 8, a drugi dzieciak jedzie na godzinę 13. Także rodzice, mamy będą mogły w jakiś sposób zaplanować sobie swój również czas i dodatkową edukację. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. No my tu z panem Grzegorzem bardzo długo i pracujemy w wielu dziedzinach, dlatego cieszę się, że pan dzisiaj znalazł chwilę czasu i przyszedł tutaj do nas. Oczywiście była propozycja, żeby przedszkole
prywatnie zostało wyremontowane. Później my jako gmina, żebyśmy dzierżawili, ma to sens przy nowej reformie oświaty. Oczywiście jak najbardziej, gdzie 7-8 klasa zostałaby wtedy w szkole, a dzieci małe miałyby swoje pomieszczenie. Oczywiście wtedy, tak jak powiedziałem, ciągnie to łańcuszek. Radziszów się odblokowuje od dzieci z Woli Radziszowskiej, ma już więcej dla siebie pomieszczeń w szkole i tak dalej, również z Rzozowem nie byłoby problemu. Natomiast problem polega na tym, że burmistrz może podpisać tylko do 3 lat dzierżawy i stąd tutaj apel pana Grzegorza, żeby Rada Miejska w pewnym miejscu wyraziła swoją wolę, żeby można było podpisać na dłużej, na przykład do 10 lat. Dziękuję. Właśnie miałem to uzupełnić, ale pan burmistrz, tam chyba w grę wchodziła kwestia dzierżawy na okres 9 lat, z tego co pamiętam. Taki był zapis z racji tego, że pan Mazur uzasadnia to ogromnymi kosztami, trudno powiedzieć państwa adaptację, ponieważ dzięki uprzejmości pana burmistrza Rzepickiego miałem okazję oglądać plan. Praktycznie rzecz biorąc powstaje obok tego w kształcie takiej L-ki drugi budynek równej wielkości. W związku z tym jest to rzeczywiście, powiedziałbym, że nie tylko jakiś taki drobny remont, dostosowanie, ale również ogromna inwestycja i kosztowna. W związku z tym myślę, że zasadne byłoby, żeby i nad tym po prostu Rada, a szczególnie poprzez Komisję Edukacji, po prostu tym wnioskiem pana Mazura, żeby się też zajęła. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, jeszcze raz pan Drobnica. Jeszcze raz witam. Wypowiedź pana burmistrza, jak najbardziej cieszę się z tej wypowiedzi. Tylko chciałbym tylko powiedzieć, że ponieważ moje dzieci teraz są w takim wieku przedszkolnym i szkolnym, problem zauważam, że szkoła się robi coraz ciasna i nie chodzi już nam nawet o to, czy jak już idzie 7-8 klasa, to już w ogóle. My tego przedszkola potrzebujemy nawet na tym etapie edukacji, czyli 6-klasowa podstawówka już pokazuje nam, że przedszkole, które zostało przeniesione tam, brakuje w tej szkole miejsca, brakuje, dochodzą, ja nie jestem nauczycielem, więc nie umiem powiedzieć, ale widzę, wiem, gdzie jest jakieś pomieszczenie pedagoga, jakie to jest, są no, małe pomieszczonko, no, to ogólnie i brakuje. No, te dzieci też faktycznie uczą się do 17. Jak tu prowadzić też zajęcia dodatkowe w szkole? 18, 19, jak się sale zwolnią? Dla mnie jest to problem, bo dla dziecka, no ja sobie nie wyobrażam. Jeżeli by u nas się kończyły, dzieci kończyłyby uczyć się o 15, no to na 16 do tej 17 jeszcze, czy do 18 zajęcia dodatkowe, no to jeszcze jest to dla takiego 8-9-klasisty jeszcze jest to niemęczące, tak? Ale wykonywać takie później dodatkowe zajęcia 18-19, ja sobie nie wyobrażam. Więc stąd ja apeluję, że to przedszkole nam jest potrzebne niezależnie, czy ta reforma będzie w przyszłym roku, czy jej nie będzie. My już mamy ciasno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przy czym jeżeli chodzi o rozbudowę przedszkola, proszę państwa, też nie mówimy o jakiejś perspektywie 3, 5 czy 10 lat, ponieważ zorganizowałem spotkanie w Urzędzie Miasta, też był na nim, też był pan burmistrz, pan kierownik Marzec i też pani dyrektor była i też rozmawialiśmy na ten temat i spisaliśmy taki protokół i w tym protokole znajduje się deklaracja pana Grzegorza Mazura, w której jest jasno zapisane, że ten budynek będzie przygotowany do wydzierżawienia gminie na 1 września 2017 roku, czyli my nie mówimy o jakiejś odległej perspektywie, ale tutaj rzeczywiście ma pan rację, że oczywiście przeniesienie tego przedszkola w jakiś sposób uwolni salę i będzie możliwość pracowania, kończenia lekcji troszeczkę wcześniej. Tutaj też się zgodzę z tym stwierdzeniem, że nawet przy tym systemie 6-klasowym i tak jest ciasno. Natomiast mówię, no jest jakaś perspektywa, którą tutaj przed chwilą pan Mazur wspomniał, jest szansa, że ten budynek w każdym razie wygląda wspaniale, wygląda przepięknie. Ta druga część jest wkomponowana w tę pierwszą, także tworzą, że tak powiem, całość architektoniczną i rzeczywiście byłoby to rozwiązanie wielu problemów. Proszę bardzo, pan Mazur. Przepraszam, chciałem tylko dodać, że budynek będzie do dyspozycji 30 czerwca, o ile będziemy mieć zapewnienie i bezpieczeństwo zapewnione od państwa, bo przy wyłożeniu tak dużych pieniędzy chcielibyśmy mieć pewność. Natomiast fizycznie plany, pozwolenie na adaptację już jest za 30 dni, więc możemy zaczynać 2 stycznia pracę.
W związku z tym myślę, żeby formalnie pan burmistrz mógł się zająć pana propozycją i ewentualnie przekazać Radzie Miejskiej jakieś materiały. W związku z tym prosiłbym, żeby pan skierował oficjalne pismo. Nie będę to, nie chcę wyręczać pana burmistrza, ale myślę, że oficjalne pismo łącznie z tymi materiałami i wtedy będzie można się tym tematem zająć. Pismo oczywiście zawierające również i pańską propozycję, skierowane do pana burmistrza. Myślę, że byłoby to jakieś... Wtedy można byłoby rozpocząć ewentualne procedowanie, bo myślę, że panu też zależy na tym na czasie i wbrew pozorom ani się obejrzymy, a minie ten okres niewiele ponad półroczny. Najdobrze byłoby, żeby ten budynek był. Proszę państwa, kto chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan Jezioro. Dzień dobry państwu. Postanowiłem się nie odzywać, ale z drugiej strony trudno by było, żeby nie zabrać głosu, mając tak cudowne towarzystwo tutaj w tej pięknej naszej sali, które dzięki waszej obecności wygląda bardziej okazale. Chciałbym poruszyć jeden z tematów, który nurtuje między innymi mieszkańców Wolę Radziszowską i oprócz tych podziękowań, które chciałem skierować na wasze ręce, że jesteście tutaj z nami, to chciałbym również podziękować panu burmistrzowi, że ujął w tych problemach między innymi budynek klubu sportowego Cedronka. Z uwagi na to, że działam tutaj w tych organizacjach, nie tylko w klubie sportowym, ale również w Radzie Sołeckiej, jak i Stowarzyszeniu Doliny Cedronu, no i w Radzie Parafialnej, uważam, że wychowanie dzieci jest podstawą i wychowanie zdrowe dzieci to jest podstawą tego, że powinniśmy wszyscy się starać, aby po prostu te dzieci były wychowywane zdrowo, aby uniknąć po prostu później pewnych chorób. I w związku z tym ten budynek, podkreślam, jest konieczny dla parafialnego klubu sportowego Cedronka. Parafialny, dlaczego parafialny? Dlatego, że był założony między innymi przez księdza proboszcza i przez działaczy dawnego LKS. I muszę powiedzieć, że działamy prężnie i efektem tego jest chociażby to, jeżeli państwo zobaczycie, odwrócicie się albo będziecie mieć chwilę przerwy, zobaczyć na nasze obiekty. Zapraszam państwa wejść za budynek Domu Ludowego, zobaczyć jak to wygląda. W tej chwili mamy seniorów, juniorów młodszych, juniorów starszych. Mamy orlików, mamy rzeczków. To jest około 80 chłopców, dziewczynek, bo również dziewczynki już teraz uprawiają piłkę nożną. Przynosi to efekty. Bazujemy ciągle, podkreślam, bazujemy na swoich wychowankach. Dzięki temu ten klub może po prostu sukcesywnie pracować i działać. Współpraca między księdzem proboszczem układa się oczywiście bez zarzutu. Jest wszystko dobrze, korzystamy z tych obiektów, ale dzięki uprzejmości przewodniczącego i tutaj jego inicjatywy prosiliśmy zarząd o to, aby się spotkać z panami burmistrzami, żebyśmy zobaczyli, oglądnęli ten budynek, z którego korzystamy w tej chwili. On nie spełnia tych swoich wymogów. Chcieliśmy wybudować nieduży budynek, bazując na planach klubu sportowego Gajowianka, który spełniałby nie tylko rolę szatni, ale spełniałby dodatkowe funkcje, które służyłyby nie tylko klubowi, ale również szkole i innym organizacjom działającym na terenie Woli Radziszowskiej. Dlatego bardzo się cieszę, że to stwierdzenie, że jest to jeden z elementów, które są ważne dla Woli, były podkreślone przez pana burmistrza i ja to również podkreślam. Dlatego też podjęliśmy już pewne działania i chcemy dalej działać w tym kierunku. Dlatego bardzo proszę, że jeżeli będzie jakaś sprawa, która będzie wymagała pomocy z waszej strony, chcielibyśmy, abyście państwo przychylnym okiem zobaczyli na ten nasz problem, który nurtuje nie tylko młodzież męską, ale również w ogóle wszystkich mieszkańców.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że mogłem wystąpić przed tak zacnym towarzystwem. Bardzo dziękuję, że jesteście Państwo tutaj z nami. A żeby tak nie wyjść bez pytania jako tako, więc zadam na koniec pytanie, już nie związane z klubem sportowym, ale z mostem, który jest na pograniczu Krzywaczki, Radziszowa i Woli. Jak sytuacja wygląda z uwagi na to, że mieszkańcy przysiłka Kapelanka zadają takie pytanie, czy wreszcie ten most, czy też remont tego mostu będzie realizowany, czy jak ta sytuacja wygląda? Dziękuję bardzo za to, że Państwo żeście mnie wysłuchali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz w kwestii mostu pod sanatorium. Znaczy, problem jest, wydawał nam się gdzie indziej, powstał gdzie indziej. Otóż starostwo powiatowe w Krakowie chciało, podobnie jak z innymi mostami, na zasadzie programu rządowego 50% uzyskać ze starostwa, przepraszam, z rządu i po 25% miasto, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, czyli gmina Skawina i starostwo powiatowe. Okazało się, że wniosek do rządu musi złożyć starosta myślenicki. I teraz trwają rozmowy, czy, bo starosta myślenicki ma swój most do remontu. Czy jeżeli złoży starosta myślenicki dwa mosty i przekaże starostwu krakowskiemu, to zostanie uwzględnione w ministerstwie. I wiem, że pan Arkadiusz Wrzoszczyk bardzo intensywnie współpracuje, również wojewoda krakowski w tym zakresie, żeby można było ten most w przyszłym roku, bo tak planowaliśmy, że w przyszłym roku ewentualnie ten most byłby wyremontowany. Znaczy, rzeczywiście pan burmistrz poruszył istotną kwestię, że myślenicy zgłaszają, bo to jest, okazuje się, że w zarządzie powiatu myślenickiego jest kwestia taka, że ponoć starostwo może zgłosić tylko jeden projekt. No właśnie, na jeden dostanie. W związku z tym jest taka, rozmawiam z panem burmistrzem, taka umowa, że wtedy starostwo myślenickie zgłosiłoby dwa projekty, a starostwo krakowskie nie zgłosiłoby żadnego pod warunkiem oczywiście, że tamte dwa by przeszły. Czy jeszcze jakieś kwestie? Proszę bardzo, pani Żmudka. Dzień dobry Państwu. Ja tak już część tematów pan Sołtys poruszył, więc został mi tylko jeden temat, koła gospodyń wiejskich. Czy jako, no bo my jako stowarzyszenia nie możemy, znaczy nie jesteśmy stowarzyszeniem, nie możemy dostawać żadnych dotacji. Czy z Urzędu Miasta i Gminy można by było jakiś budżet przeznaczyć, ja mówię o wszystkich kołach w gminie, bo no my żyjemy, tylko znaczy żyjemy, no, coś organizujemy z naszych składek. Sołtys no coś tam może nam rzucić, ale on to też jeśli nam rzuci, to komuś musi chyba jakoś zabrać. No nie wiem, jak on to tam gospodaruje tym. Więc chcemy, żebyśmy dostały jakoś taką odpowiedź, że mamy, słuchajcie, macie tą kasę, raz na rok wam przyznajemy, to jest wasze pieniądze. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Serce podpowiada, że trzeba gospodyniom pomóc, rozsądek i rozum nie. Musi być stowarzyszenie. I wtedy startujecie do grantów oczywiście. Zresztą macie stowarzyszenie nad kobiet albo nadstowarzyszenie kobiet i ono może startować. No właśnie, to skawińskie stowarzyszenie, którego rzeczą zresztą pani jest prezesem, może wystąpić o grant i później rozdzielana, które by do koło gospodyń wiejskich było, oczywiście dowolne koło gospodyń wiejskich pod warunkiem, że najpierw byłoby z woli radziszowskiej. Proszę bardzo, o, pan radny Bylica. Ja tylko dodam, że owszem, dawniej koło gospodyń wiejskich były integralną częścią składową kółek rolniczych. Niemniej jednak się przepisy zmieniły i takie zdanie słyszałem, że w ogóle koła gospodyń wiejskich biorą taką przewodnią rolę w danej miejscowości i mogą tworzyć towarzyszenie, to co tu jest mówione. Bo dawniej nie mogły, w tej chwili mogą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Szanowni Państwo, jeżeli nie ma, w takim razie pozwólcie, że zamknę punkt trzeci porządku obrad i ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę Państwa, zatem wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Jest to pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w trzecim kwartale bieżącego roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Proszę bardzo, pan radny Fugiel. Ja nim zgłoszę jedną uwagę, miałem więcej, ale zatrzymam się na jednej. Panie Przewodniczący, do Pana drobna uwaga a propos tego, co nam się na początku sesji zdarzyło. Mam do Pana prośbę, niech Pan czasem, z życzliwości oczywiście, niech Pan czasem słucha nas, jak podpowiadamy, że
należałoby pewne uchwały procedować inaczej. Nie ma potrzeby w pośpiechu coś tworzyć, nie ma potrzeby dopychania projektów uchwał kolanem. Przecież pan doskonale o tym wie, że co pan zaproponuje na sesji, to zostanie uchwalone. W pewnym sensie, chociaż nie jest to mój interes, w niezręcznej sytuacji postawimy tych, którzy by za taką uchwałą było. Fajnie, że to się wszystko wyprostowało i na przyszłość proszę o więcej staranności w tych materiałach. To jest jedna uwaga. Mogę ad vocem? Nie teraz. Proszę pana, ja prowadzę w związku z tym sesji, w związku z tym pan pozwoli, że również i ja zwrócę się w takim razie z apelem do państwa radnych. Jeżeli pracujemy nad pewnymi projektami w komisjach, w związku z tym też miałbym taką propozycję, że jeżeli macie państwo jakiekolwiek wątpliwości, przecież to nie jest podejmowane przez jednoosobową, pan chyba troszeczkę przecenia moją rolę w tej radzie, nie jest podejmowane jednoosobowo, w związku z tym, jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, jakieś sugestie, to proponowałbym, żeby one na etapie procedowania te wątpliwości zostały wyjaśnione, zostały przez komisję w jakiś sposób wyrażone stanowisko, bo nic nie stało na przeszkodzie, żeby komisja tworząca jeden dokument, znaczy te pierwsze dwa dokumenty, mówię o statusie i regulaminie, czy też statut jednostki pomocniczej gminy, na etapie tworzenia tych dokumentów zapoznała się z tym stanowiskiem i dzisiaj nie mielibyśmy takiej nerwówki. Okay. Więc pan ma do mnie prośbę, przyjmuję oczywiście ja również, pokorą, ale tak, też mam prośbę do państwa. Oczywiście radnych. Też myślę, że nie powinno nam się to więcej razy zdarzyć. Natomiast mam niestety pytanie również do pani mecenas. Ja bym bardzo, to że czasem polemizuję z pani opiniami, to jest jedna rzecz, ale szczerze mówiąc tutaj też troszeczkę dezorientacja, ponieważ na projekcie uchwały, który wycofaliśmy z programu dzisiejszej sesji, jest pani adnotacja. Bez uwag. A zapytana pani na sesji, co pani myśli o tym, pani odpowiedziała, że uważa pani, że nie powinno być procedowane. Byłoby też fajnie, jakby, ja pamiętam takie uchwały, że Rada Miejska świadomie podejmowała coś pod prąd, ale była opinia radcy prawnego, który uważał, że lub wyrażał swoje obawy w sprawie prawomocności czy praworządność prawnych zapisów w tych uchwałach. I tu jakby trochę mam do pani taką uwagę, że z jednej strony na sesji pani uważa, że nie powinniśmy procedować, a bez uwag jest parawka na obydwu uchwałach, projektach uchwał. To znaczy, zanim pani mecenas, bo tutaj no, muszę troszeczkę wziąć winę na siebie, niezwykłem się, że tak powiem, kimś zasłaniać. Mianowicie wydawało mi się, być może błędnie, wydawało mi się, że po prostu, żebyśmy poddawali pod konsultację pewien dokument, to my musimy po prostu mieć coś wypracowane. I wydawało mi się, że taki moment, kiedy jest już ten dokument, jest w formie pierwszego czytania, że to jest właściwy moment do konsultacji społecznych i nie ukrywam, że takie stanowisko nawet wyraziłem. Być może po przemyśleniu jeszcze raz czegoś takiego, ale oczywiście nie chcę odpowiadać tutaj za panią mecenas. Nie wiem, być może byłem zbyt natarczywy w tym stanowisku. No w każdym razie no też trzeba pamiętać, że mnie też trzyma ta uchwała Rady Miejskiej, która mówi, że musimy to przyjąć w tym roku, chociaż... Okazuje się, że nie musi. No nie wiem. Ale ja, też... ja nie oczekuję nawet odpowiedzi od pani mecenas, ale jak pani ma ochotę, to bardzo uprzejmie proszę. Tak, ponieważ ja chciałam wyjaśnić, że kwestia tych dwóch uchwał była między innymi przeze mnie, między innymi z moimi przełożonymi, również z panią sekretarz, która tu jest nieobecna, bardzo głęboko dyskutowana i analizowana. I jak pan może zauważył, że tak powiem, krakowskim targiem parafa moja jest na uchwale, ale nie na załącznikach. Ale gdyby była napisana uwaga, wiem, ale pozwólmy pani mecenas skończyć. Tak jak mówię. Kwestia ta była dyskutowana z moimi przełożonymi przez kilka tygodni i tak jak powiedziałam, mogę oświadczyć, że parafowałam tylko uchwały, natomiast nie załączniki. Przyjmuję do wiadomości, skończmy ten temat, natomiast mam uwagę w związku z programem punktu 4. Sprawozdania z uchwał. Mam jedno pytanie dotyczące uchwały numer 291 z 6 sierpnia. Uchwała dotyczyła podjęcia z 6 lipca, przepraszam lipca. Bardzo, tak. Dotyczyła podjęcia czynności zmierzających do pozyskania nowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. I w rubryce
realizację w trakcie realizacji. Moje proste, krótkie pytanie. Co jest realizowane? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ta uchwała została podjęta 6 lipca 2016 roku. Umawialiśmy się z państwem w sposób następujący, że z chwilą, gdy pojawią się jakiekolwiek nowe wiadomości, będziecie państwo informowani na bieżąco. W związku z tym mogę powiedzieć w ten sposób. Nie ma nowych wiadomości, panie Marku. Aczkolwiek piszę w trakcie realizacji, więc ona jest w jakiś sposób realizowana, więc powiem, na czym w tej chwili stoimy, ponieważ nowej siedziby nie ma wskazanej, bo na pewno państwo będziecie uczestniczyli w tym wskazywaniu. W tej chwili wykonaliśmy, nie powiem audyt, bo jak powiem audyt, to pan od razu zażąda tego audytu, więc zrobiliśmy sobie analizę. Ale ja nie muszę żądać, ja rozumiem, że jeśli będzie, to pan nam go po prostu udostępni. Więc mówię, że nie ma audytu, tylko jest analiza, żeby nie było niejasności tego, co mamy. I określiliśmy sobie bardzo dokładnie to, co chcemy mieć. I myślę, że w tej chwili jest to, że wiemy, że ta decyzja, która powinna zapaść pewnie w tej kadencji, to jest decyzja, która będzie podejmowana na najbliższe 50-70 lat. I w związku z tym wiemy już dokładnie, co chcemy mieć. I teraz wraz z planistami, którzy w gminie pracują, zastanawiamy się, gdzie taki obiekt, który będzie spełniał oczekiwania mieszkańców i odpowiednie standardy, tak żeby ten urząd mógł pracować w odpowiednich standardach, mógł się pojawić. Z chwilą, gdy taki dokument zostanie wypracowany, na pewno państwu go przedstawimy, czyli powiemy, gdzie ten nowy urząd by mógł być, czy są to działki gminne, czy są to działki prywatne i na pewno państwo będziecie uczestniczyli w 100% w podejmowaniu tejże decyzji. W tej chwili wiemy, co mamy i wiemy, co chcemy mieć. Ja dlatego o to zapytałem, że pamiętam pośpiech, w jakim tą uchwałę podejmowaliśmy. Najpierw była quasi debata w Urzędzie Gminy. Nie zgadzam się, panie Marku, z takim określeniem. Przepraszam, że wchodzę od razu w słowo, ponieważ pośpiechu ja tam żadnego nie zauważyłem. Była informacja na stronach internetowych, było wiele spotkań w tym temacie, była otwarta debata. Dopiero wtedy pojawiła się uchwała dla Rady Miejskiej, więc tutaj już pan mówił, że jakieś uchwały są przepychane kolanem. Nie podoba mi się takie określenia, więc od razu protestuję przeciwko temu. Nie zauważyłem, żeby w tym miejscu i w tym temacie była jakikolwiek pośpiech, była dyskusja. Proszę mi wierzyć. Nie, to ja panu nie mam prawa nie wierzyć, tylko chciałem zapytać, czy minęły 4 miesiące, myślałem, że są jakieś konkrety. No to jeśli nie ma, to ja również przyjmuję do wiadomości, że nie ma konkretów w tym temacie, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to w takim razie przechodzimy do punktu 5. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Skawina na 2016 rok. Procedowany w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza. Referuje pani Teresa Wątor, skarbnik gminy. Pani skarbnik, oddaje pani głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kolejna uchwała o zmianie budżetu miasta i gminy w Skawinie, w której zwiększamy dochody budżetu o 363 362 zł i zwiększamy wydatki budżetu o kwotę 363 362 zł. A w szczegółach się przedstawia to następująco. Zwiększamy plan dochodów z opłaty wnoszonej przez gminę Brzeźnica za komunikację zbiorową w wysokości 6300. Zwiększamy plan dochodów z opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu w wysokości 1000 złotych. Zwiększamy plan dochodów z odsetek od środków na rachunkach i lokatach 20 tysięcy złotych. Zwiększamy plan dochodów z różnych rozliczeń i to jest wykonywanie zastępcze zadań metropolii na kwotę 4230. Zwiększamy plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 14 tysięcy złotych oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 55 tysięcy złotych i podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 250 tysięcy złotych. Zwiększamy w dziale 801 plan dochodów z tytułu najmu instrumentów w szkole muzycznej 8150 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 1050 zł. Zwiększamy plan dochodów z tytułu usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 1104 zł
oraz zwiększamy plan dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczenia na placu targowym w wysokości 1649 zł. W dziale 921 zwiększony plan dochodów z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych stowarzyszeniom. Po stronie wydatków mamy zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w wysokości 12 300 zł. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pod nazwą budowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania DW950 z DG601-185K w wysokości 16 000 zł. Zmniejszamy plan wydatków na zadaniu budowa obwodnicy Skawina w wysokości 59 894 zł, ponieważ gmina nie będzie inwestorem, zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zmniejszamy plan wydatków na zadanie budowa parkingów przy ulicy Konstytucji 3 Maja w Skawinie o kwotę 111 tysięcy, to jest rozliczenie po zakończeniu zadania. Zmniejszamy plan wydatków na zadaniu budowa odwadnienia dróg na osiedlu awaryjnym w wysokości 10 tysięcy złotych i to tak jak w poprzednim przypadku są oszczędności po zakończeniu pierwszego etapu realizacji tego zadania. Zmniejszamy plan wydatków na zadaniu integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w miejscowości Skawina, system parkuj i jedź w wysokości 200 tysięcy złotych. To ma też związek z tym, że aktualnie trwa tylko proces przygotowawczy, a realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku. Zmniejszamy plan wydatków na zadaniu strefa aktywności gospodarczej i to jest również taka sama argumentacja jak poprzednio. W dziale 957 zmniejszamy wydatki na obsługę długu w wysokości 400 tysięcy złotych. Oszczędności powstały z tego tytułu, że do dnia dzisiejszego nie zaciągnęliśmy jeszcze kredytu. W dziale 801 zwiększamy plan wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych. I tak, w szkołach 800 tysięcy, zwiększamy plan wydatków na wykonanie monitoringu w szkole podstawowej numer 2 w wysokości 25 tysięcy, na funkcjonowanie przedszkoli 105 tysięcy, gimnazjów 100 tysięcy, szkoły muzycznej 9906. Po stronie wydatków również zwiększamy o tą samą kwotę, czyli 55 tysięcy wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. To jest kwota, która po stronie dochodów się pojawiła, ponieważ te pieniądze mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację tego zadania. W dziale pomocy społecznej zwiększamy plan wydatków na opłaty za pobyty w domach pomocy społecznej 10 tysięcy. Jak również zwiększamy plan na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 20 tysięcy złotych. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń to kwota, tak jak i po stronie dochodowej, 1050 zł. W dziale 900 zwiększamy plan wydatków na realizację zadania pod nazwą budowa kanalizacji na terenie miasta i gminy Skawina w wysokości 90 tysięcy złotych. Jest to kwota niezbędna do zakończenia zadania kanalizacja Krakowska-Rzepnik. W dziale 921 zmniejszamy plan wydatków na remont dachu w Miejskiej Bibliotece Publicznej o 30 tysięcy złotych. Jednocześnie te 30 tysięcy zostaje przesunięte i zwiększona zostaje dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako wkład biblioteki, wkład środków własnych na realizację zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę o opinię komisji, komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska w szczególności zajmowała się działami 600 transport i łączność oraz 900 gospodarka komunalna i ochrony środowiska. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały przy 6 obecnych członkach tej komisji na posiedzeniu. Dziękuję. Komisja Infrastruktury i Rolnictwa. Komisja Infrastruktury, Wsi i Rolnictwa pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w dziale dotyczących. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji. Komisja Edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w działach dotyczących edukacji. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej w działach 852 i 851 jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji.
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w dziale 921. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Fugiel. Ja uzyskałem wszystkie wyjaśnienia na komisji. Bardzo uprzejmie dziękuję, ale zapomniałem o zapytanie o jedną rzecz. Ja rozumiem, że zaproponowane zmiany w tej uchwale nie wprowadzają żadnych zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym naturalną kolejną rzeczy takiej uchwały Państwo nie proponujecie. Czy ja dobrze to zrozumiałem? Tak, proszę Pani Skarbnik. Ponieważ nie ma zmiany deficytu, nie ma konieczności zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 23/328/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu miasta gminy Skawina na 2016 rok. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: paragraf 1, ustęp 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 363 362 zł, w tym punkt 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 363 362 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2, ustęp 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 363 362 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym punkt 1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 700 956 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.1. Punkt 2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 337 594 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.2. Paragraf 3. Dotychczasowy paragraf 7 otrzymuje brzmienie: wydatki budżetu miasta i gminy Skawina obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016 w łącznej kwocie 22 680 zł, jak załącznik nr 1. Paragraf 4. Paragraf 4, załącznik nr 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej miasta gminy Skawina na rok 2016, nr 14/185/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2015 roku, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta gminy Skawina w roku 2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali obrad. Punktem 6 jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Skawina. Jest to uchwała procedowana w dwóch czytaniach. Mamy dziś pierwsze czytanie, projekt pana burmistrza, referujący pan Jerzy Sioma, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Panie prezesie, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2017 wniosek opracowano na podstawie rozporządzenia taryfowego i przyjęto założenia. Utrzymano podział na obowiązujące taryfy grupy odbiorców usług. Nie uwzględniono w niezbędnych przychodach należności nieregularnych wskutek systematycznej windykacji należności. Przychody uzyskane z opłaty abonamentowej pokrywać będą koszty związane z odczytem i rozliczeniem. Podstawą podziału kosztów w grupach taryfowych odprowadzania ścieków jest udział ścieków z uwagi na ładunek zanieczyszczeń ścieków we wskaźnikach HZT i BZT5. Zastosowano wskaźniki wzrostu kosztów. Główne wskaźniki to prognozowane średnio roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 1,3%, prognozowana średnioroczna dynamika cen produkcji i sprzedaży przemysłu 1,6%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy. Amortyzacja wyliczona została według planu amortyzacji przewidywanych zwiększeń majątku trwałego. Wzrost amortyzacji ze stosunku do poprzedniego roku taryfowego wynika z realizacji inwestycji wykonanych przez spółkę własnych środków. Opłatę za korzystanie ze środowiska wyliczono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Narzuty na wynagrodzenia wyliczone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z częścią dotyczącą składek ZUS.
Remonty przyjęto zgodnie z wnioskami zapotrzebowania spółki określającymi niezbędne zadania do wykonania w 2017 roku. Podatek od nieruchomości wyliczono przy założeniu wzrostu stanu majątkowego zakończonej inwestycji w zakresie obowiązującym w 2016 i 2017 roku. Podatek od środków transportu wyliczono na podstawie posiadającego majątku ruchomego. Dodatkowo przedmiotem analizy były parametry wielkości poboru wody, ilość odprowadzanych ścieków, liczby odbiorców, podatek dochodowy 19%, podatek VAT 8%. I trzeba tu zaznaczyć, że nie uwzględniono kosztów powołania przez władze centralne ewentualnie gospodarstwa wodnego i przyjęcia nowej uchwały prawo wodne i ewentualnie wzrostu kosztów z tego z tytułu korzystania ze środowiska. Po prostu na dzień dzisiejszy brak podstaw prawnych, żeby przewidywać. Jeśli chodzi o bilans wzrostu kosztów, przedstawia się on następująco. Z tytułu działalności na wodzie to musimy pokryć wzrost kosztów 188 119 zł, na ściekach 715 445 zł. Na to składają się głównie amortyzacja na wodzie 189 844 zł, na ściekach ujemna spadek 27 340 zł. Na wodzie, jeśli chodzi o zużycie materiałów i energii, zmniejszenie kosztów o 75 927 zł, na ściekach wzrost o 4 970 zł. Usługi obce planujemy obniżenie o 248 033 zł na wodzie i zwiększenie na udziału na ściekach 154 895 zł. Jeśli chodzi o podatki, wzrost na wodzie przewidujemy 237 610 zł i na ściekach 224 940 zł. Wynagrodzenia i pochodne 58 386 zł na wodzie i 268 243 zł na ściekach. Składki ZUS 32 670 na wodzie, na ściekach 81 556 zł. I inne świadczenia to obniżka jest na wodzie 4929 zł, na ściekach 6579 zł. Pozostałe koszty zmniejszamy o 1500 zł na wodzie i zwiększamy 1592 na ściekach. W związku z tym taryfa proponowana wyglądałaby następująco. Cena wody jest jedna grupa taryfowa. Ona obecnie wynosi 4,47 zł za metr sześcienny. Ja mówię w cenach netto. Proponujemy zwiększenie o 3 grosze. To jest 4,50 zł. Opłata abonamentowa zostaje bez zmian. Jeśli chodzi o ścieki, grupa pierwsza, to jest ta grupa dla mieszkańców. Taryfa obowiązująca obecnie to jest 8,90 zł za metr sześcienny. Proponujemy o 8 groszy mniej, 8,82 zł. I dla drugiej grupy taryfowej 11,82 zł obecnie jest. Proponujemy o 5 groszy mniej za 1 metr sześcienny, to jest proponowana cena 11,77 zł. Grupa czwarta zostaje bez zmian, wskaźniki zanieczyszczeń zostają utrzymane i wynosi ona, to jest dla ścieków, dla odbiorców, którzy doprowadzają ścieki do kanalizacji miejskiej, we wskaźnikach HZT 1600 do 2600 i BZT od 918 do 1300 mg tlenu na litr, pozostaje bez zmian w wysokości 3,06 zł. Tak by wyglądały taryfy w przyszłym roku, gdyby Szanowna Rada je zaakceptowała. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. W takim razie proszę o opinię komisji.
która z komisji zajmowała się tym projektem uchwały? Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały przy 6 radnych na posiedzeniu tej komisji. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji jeszcze zajmowała się tym projektem? Proszę bardzo. Komisja Infrastruktury i Wsi Rolnictwa. Komisja Infrastruktury i Wsi Rolnictwa pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem? Jeżeli nie, to otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Fugiel. Ja mam drobną uwagę. Ja myślę, że nawet wyprzedzam trochę pana burmistrza, ponieważ pan prezes był uprzejmy opowiadać o obniżkach, ponieważ w projekcie uchwały, którą dzisiaj delikatnie odsunęliśmy na następny raz, tam są inne zmiany. Panie burmistrzu, jakby pan był uprzejmy, no bo pójdzie informacja, że jest obniżka stawek. A dzisiaj jakby pana program przyjmujemy, natomiast jak to się przełoży na mieszkańców? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Znaczy, jeżeli chodzi o wodę, no to wiadomo, że nie ma dopłat i będzie 3 grosze netto więcej. Natomiast jeżeli chodzi o ścieki, dlatego została po prostu przesunięta uchwała o dopłatach, z tego względu, że przy rozmowach z fachowcem, czyli z prezesem Sioma, prezes Sioma na skróty, ja musiałem autostradą, no i w końcu zobaczyliśmy, że są niejasności co do dopłaty. Chodzi o to, że chcemy pozostawić cenę dla mieszkańca w niezmienionej kwocie z roku 2016. I to podkreślam, dla mieszkańca kwota się nie zmieni, zmieni się tylko kwestia dopłaty gminy. I nie będzie ona niższa, bo jest dużo więcej ścieków, stąd będziemy musieli dać inną stawkę na dopłatę. Dziękuję bardzo. No bo ja rozumiem, żeby w sposób mechaniczny nie przyjmować informacji pana, że tak będzie, bo to, co pan proponuje, to jest jedno, a sumaryczny finał tego, co pan proponuje, plus udział gminy sprawi, że ceny nie obniżą się. Czyli nie zmienią się. Na ściekach oczywiście mówimy. Na wodę się zmniejszą, tak. Zwiększą. A zwiększą. O 4 grosze. A, przepraszam bardzo, tak, 3 grosze netto, 4 grosze brutto, tak, oczywiście. Czy jeszcze jakieś, jeżeli nie, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr 17/236/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia przez gminę Skawina zadania własnego województwa małopolskiego. Jest to uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt pana burmistrza referuje pani kierownik Dorota Książek. Pani kierownik, oddaje pani głos. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Uchwała, o której mówimy, dotyczy realizacji zadania przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną w miejscowości Polanka Halera. W grudniu ubiegłego roku składaliśmy wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o dofinansowanie realizacji tego zadania w formie dotacji. Było to niezbędne do zaplanowania zadania w budżecie na bieżący rok. Na tym etapie projekt dokumentacja techniczna była na ukończeniu. Trwały uzgodnienia z policją. W związku z tym kwota, która została przyjęta w naszym wniosku, była kwotą szacunkową. Na tej kwocie została oparta poprzednia uchwała oraz porozumienie z Zarządem Dróg Województwa. W wyniku uzgodnień z policją zakres prac został znacznie zwiększony, szczególnie o roboty ziemne, chodzi tam o obniżenie terenu znaczne w celu poprawy widoczności. Jak również no, jesteśmy po przetargu, mamy już faktyczną cenę realizacji zadania, no, praktycznie jesteśmy już na ukończeniu realizacji tego zadania. W związku z tym wystąpiliśmy z rozliczeniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich o podniesienie udziału zarówno Zarządu Dróg Wojewódzkich do wartości faktycznych ponoszonych kosztów. Wartość całego zadania aktualnie jest to 815 tysięcy. Udział Zarządu Dróg Województwa
wzrasta z kwoty 300 tysięcy do 334 700, bodajże 14 zł. Natomiast udział gminy wzrasta z kwoty 380 345 tysięcy bodajże w poprzedniej uchwale do kwoty 480 tysięcy. W tej kwocie również znajduje się realizacja wiat przystankowych, jak i oświetlenia. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Samorząd Województwa Małopolskiego uznał, że są to zadania własne gminy, w związku z tym gmina powinna je zrealizować w 100%. Zadanie w tej chwili jest na ukończeniu, są to ostateczne już rozliczenia. W związku z tym, żeby móc podpisać aneks z Zarządem Dróg Województwa oraz panem marszałkiem województwa, konieczne jest jakby przychylne stanowisko Rady Miejskiej, co niniejszym zostaje państwu przedłożone. Dziękuję bardzo pani kierownik. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Komisja gospodarki i ochrony środowiska. Komisja gospodarki i ochrony środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 6 członkach komisji na posiedzeniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nikt, w takim razie zamykam dyskusję. Przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 23/329/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej w Skawinie nr 18/236/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia przez gminę Skawina zadania własnego województwa małopolskiego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miejskiej w Skawinie nr 18/236/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia przez gminę Skawina zadania własnego województwa małopolskiego wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Paragraf trzeci ulega zmianie i otrzymuje brzmienie. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Skawina do podpisania porozumienia gwarantującego finansowanie zadania z budżetu gminy Skawina na 2016 rok do kwoty 485 tysięcy, uwzględniającego udział rzeczowy gminy w kwocie 35 tysięcy złotych. Ustęp drugi. Pozostała treść uchwały Rady Miejskiej w Skawinie nr 18/236/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku pozostaje bez zmian. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 2914 o powierzchni 780 tysięcy hektara położonej w Skawinie na cele publiczne pod budowę parkingu ogólnodostępnego. Jest to uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt burmistrza miasta i gminy Skawina, referujący pan Grzegorz Stachura, kierownik Wydziału Mienia i Geodezji. Pani kierownik, oddaję panu głos. Dzień dobry panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu. Przedstawiłem uchwałę mającą na celu wyrażenie zgody na nabycie działki położonej przy zbiegu ulic 29 listopada i ulicy Babetty. Działka ta wykorzystywana jest przez urząd na cele parkingu. Obecnie ją wydzierżawiamy od właściciela. Jednakże właściciel wyszedł z propozycją sprzedaży, to znaczy w internecie ogłosił sprzedaż tej nieruchomości. Wyraziliśmy zainteresowanie, sporządziliśmy operat szacunkowy. Operat szacunkowy opiewał na kwotę 386 108 zł. Jednakże oferta ta przez pana tutaj jest niezadowalająca. Żąda z wyższej kwoty. W związku z powyższym, zgodnie z artykułem, z paragrafem 5 ustęp 5 uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami,
W przypadku nabycia nieruchomości gruntowych na cele określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami w celu realizacji zadań własnych gminy, jeżeli cena nieruchomości ma przekraczać więcej niż 20% cen wartości nieruchomości, niezbędne jest wyrażenie zgody poprzez uchwałę Rady Miasta. Uważam, że grunt, nabycie tego gruntu jest zasadne ze względu na to, że to jest jedyny taki, jeszcze jedno z nielicznych miejsc parkingowych w centrum miasta. Jak Państwo wiecie, miejsc postojowych w centrum miasta jest bardzo mało. W przypadku sprzedaży właściciela osobie prywatnej może po prostu tych miejsc postojowych zabraknąć. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Proszę o opinię komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa przy dwóch głosach wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska. Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały przy obecnych 6 członkach komisji na posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Fugiel. Ja mam tylko drobną uwagę, o ile kierunek jest właściwy i myślę, panie burmistrzu, że tak trzeba działać, to no nie ukrywam, że kwota, która jest podana w projekcie w uzasadnieniu, powala i według mnie tego terenu nikt inny nie kupi, tylko gmina. W związku z tym wielki apel do pana o skuteczne negocjacje. 600 tysięcy złotych za 7 arów. To jest ogromna kwota. Negocjujcie państwo, bo tego nikt inny nie kupi za takie pieniądze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie muszę tu odpowiadać za panów burmistrzów, którzy chyba mają no na pewno mają świadomość tego, o jakiej kwocie mówimy. Proszę bardzo. To znaczy, jeśli mogę... A proszę bardzo, panie kierownik. To znaczy, myśmy prosili pana właściciela nieruchomości, rozmawialiśmy, staraliśmy się negocjować, przedstawiliśmy oczywiście wycenę. Właściciel nieruchomości jest biegłym sądowym z zakresu wyceny również nieruchomości. Oczywiście się nie zgodził z wyceną przeprowadzoną przez naszego rzeczoznawcę majątkowego. I postawił twarde warunki. Jednocześnie mogę poinformować, że w internecie ogłoszenie było na wyższą kwotę i wyraził zgodę na właśnie taką kwotę i negocjacje były przeprowadzone. Ad vocem jeszcze, proszę bardzo, panie radny. Ostatni raz. Na ogłoszeniu można sobie napisać każdą kwotę. Wiem. Wiem. Proszę bardzo, pan radny Pac. No, proszę państwa, rekord cenowy w Skawinie, ale czy ta działka jest aż tak ważna? Tak, bo to parking ogólnodostępny, ale cena zaproponowana przez właściciela jest absurdalną. Proszę państwa, można podać sobie cenę 5 milionów złotych nawet za tą działkę, tylko czy jest nabywca? Ta działka, specyfiką tej działki jest to, że jest w planie zagospodarowania przestrzennego ujęta jako działka przeznaczona na cele związane z komunikacją. Czyli tam nie można nic zbudować dla innych działań. I tu bym życzył panom burmistrzom no, powodzenia w negocjacjach, bo kupno-sprzedaż na tym polega, że w internecie tłumów na pewno nie było i tutaj trochę wytrwałości i sposobów pewnych i mam nadzieję, że ta cena rekordową będzie, ale nie aż tak wielką. Dziękuję bardzo. Pani radna Wąsowicz. Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Wiemy, że ma powstać w Skawinie przy stacji parking Park and Ride. Może to nie jest takie ścisłe centrum jak ten parking, który tutaj jest. Ja dzisiaj rano byłam, tam mieści się około 40 samochodów. Czy robiliście państwo analizę taką, że w perspektywie tego, że ma powstać parking Park and Ride, utrzymanie tego parkingu jest absolutnie konieczne? Też w odniesieniu do tego, jaką kwotę musielibyśmy zapłacić za ten grunt, żeby ten parking tam utrzymać? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, w pełni zgadzam się, że cena jest absurdalna.
Nie zgadzam się z tym, że jest to rekord cenowy w gminie Skawina, bo znam już takie działki, które zostały kupione za 200 tysięcy złotych za ar w niedalekiej odległości od tego i nie na rynku, żeby nie było niejasności. Czy robiliśmy analizę? Miejsc parkingowych na terenie miasta ogólnie brakuje i w planie mobilności, które Państwo również przyjęliście, tych miejsc próbujemy wskazać znacznie więcej, włącznie z tym, że nawet chcemy niektóre drogi dwukierunkowe zamienić w jednokierunkowe, tak żeby można było tam zaparkować samochodem. Wiemy jednocześnie, że jest to jedna z ostatnich działek na terenie ścisłego centrum, która jest działką wolną i stąd, proszę mi wierzyć, trwające niemal godzinę rozmowy z panem, i który wprost powiedział, że jeżeli nie chcemy tego kupić, to on nam wymówi tą umowę dzierżawy, ogrodzi tą działkę, postawi tam jakieś kontenery i po prostu zrobi z tym coś innego. Jednocześnie stwierdził, że ma kupców, tylko z racji tego, że jest patriotą, chciałby ją sprzedać gminie. Szanowni Państwo, ja oczywiście rozumiem sarkastyczny śmiech pana Marka, sam się uśmiechnąłem w tym miejscu, jak pan nam to przekazał. Nie chcę namawiać Państwa, żebyście głosowali tak bądź nie. Uważamy, że w tej chwili jest czas i miejsce na to, żeby zastanowić się nad tym, czy tą działkę kupić. Wiemy jednocześnie, że z chwilą, gdy NSA, a za dwa tygodnie jest rozprawa dotycząca planu miejscowego, plan miejscowy nam odrzuci, a jest taka możliwość, na tej działce będzie można budować wszystko. Nie tylko stacje paliw i nie tylko parking wielokondygnacyjny czy jednokondygnacyjny, ale również budynki, bo to ścisłe centrum, więc bez nawet miejsc parkingowych i tak dalej, i tak dalej. Będzie można budować wszystko. Ja osobiście uważam, patrząc na sytuację na terenie miasta, patrząc na to, jak to wygląda w tej chwili, patrząc na to, jak mieszkańcy tam wjeżdżają i wyjeżdżają potem brudnymi samochodami, bo nie możemy zainwestować na działce, która nie jest nasza, że powinniśmy tą działkę kupić. Oczywiście chciałbym, żeby każdy z Państwa przemyślał tę sprawę bardzo dokładnie i głosował według własnego sumienia. Jeżeli Rada Miejska powie nam kupcie, negocjacje są jakby zamknięte, podpisaliśmy protokół i tą działkę kupimy. Pieniądze w budżecie na tą działkę zabezpieczone są. Tutaj Państwo zauważyliście, że nie ma żadnych przesunięć w tym kierunku w budżecie, więc Pani Skarbnik tak sprawdziła, że możemy tą działkę spokojnie kupić. Więc Szanowni Państwo, wszystko zależy od Was. Wiem, że to jest cena abstrakcyjna. Dlatego też nie chciałbym, nie wiem, tłumaczyć Państwu, że tak powinniśmy, na pewno powinniśmy. Ja w swoim sumieniu mogę powiedzieć w ten sposób. Powinniśmy tą działkę dla gminy kupić, bo to jest jedna z ostatnich działek, które są wolnymi działkami na terenie miasta. Dziękuję. Natomiast ja może poprosiłbym o głos jeszcze pana burmistrza, bo pojawił się na komisji budżetowej, również pan burmistrz mówił o ewentualnej możliwości zakupu tej działki teraz i ewentualnej perspektywie finansowej. Jeżeli pan pamięta, nie mogę powtórzyć pana słowa, bo była kwestia tego typu, że w tym momencie, pozwolę sobie niedosłownie zacytować pana burmistrza, że rzeczywiście, że w tym momencie takie możliwości budżetowe w tym roku są środki na to, natomiast biorąc pod uwagę, jakie zadania stoją przed gminą w roku przyszłym i w latach następnych, może się pojawić problem, że po prostu nie będzie środków, jeżeli się później zdecydujemy, nie będzie środków na możliwość sfinansowania tego zakupu. Tak, tego. Proszę bardzo. Znaczy, moje zdanie było takie, to też, ale to, co możemy, to, co powinniśmy, to sprzedajmy, póki jeszcze możemy, ale to, co powinniśmy kupić, to kupujmy. Dziękuję bardzo. Pan radny Sapała. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Ja powiem tak, na pewno cena tej działki jest ogromna, ale jestem przekonany, że mieszkańcy zarówno miasta, jak i nie tylko miasta naszej gminy dobrze ocenią naszą decyzję, jeśli podejmiemy ją taką, a nie inną, żeby kupić. Natomiast to, że z ilością miejsc parkingowych na terenie miasta było źle, jest źle i nawet jestem przekonany, życie to zweryfikuje, ale nawet gdy będziemy mieć ten duży parking przy dworcu kolejowym, to na pewno sytuacja w dalszym ciągu będzie zła i mieszkańcy tak miasta, jak i nie tylko miasta nie wybaczyliby nam, że w takim absolutnie dobrym miejscu w centrum miasta nie skorzystaliśmy z okazji i nie zapewniliśmy miejsc parkingowych, bo w przyszłości można tam
nawet i gdyby były możliwości, to nawet nie wiem, podziemny, nadziemny parking, gdzie tam by się mogło pomieścić bardzo dużo samochodów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mi się jeszcze jedna myśl nasunęła, zanim oddam panu radnemu Wontorowi, że w pewnym sensie możemy to potraktować jako jakąś formę lokaty kapitału, bo przecież stoimy przed perspektywą punktowych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Może się pojawić sytuacja, że kiedy rzeczywiście powstanie ten parking duży przy stacji, może się okazać, że dokonamy punktowej zmiany tego planu i paradoksalnie wartość tego gruntu, jeżeli oczywiście gmina zamierzałaby go sprzedać, jeszcze bardziej wzrośnie. Tak, proszę bardzo, ale pan radny Fugiel zrezygnował, proszę bardzo, pan radny Wontor. Właśnie o to mi chodziło, szanowni panie przewodniczący, szanowni panowie burmistrzowie, szanowni państwo, czy funkcjonalność tego miejsca możemy kiedyś zmienić? Czy może na przykład tam powstać, zastanawialiśmy się wcześniej nad budową na przykład ratusza, czy innych inwestycji? Czy tam mogą powstać inne inwestycje? Czy jakaś inna inwestycja przy punktowej zmianie Kubaturowa na przykład? Czy to może być tylko parking? Znaczy w tej chwili może być tam stacja benzynowa i parking, infrastruktura techniczna na pewno. Po zmianach punktowych może tam być wszystko, co ustali Rada Miejska i co zostanie uzgodnione z wszystkimi instytucjami, które plan miejscowy zatwierdzają. Chcę powiedzieć jednocześnie, że to nie jest tylko 7 arów, tylko gmina tam posiada 4 ary jeszcze. Więc łącznie ta działka w całości będzie miała 11 arów i będzie w całości gminna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, proszę bardzo. Pan radny Skuta. Panowie burmistrzowie, szanowni radni. Tak się złożyło, że akurat jestem w dobrej komitywie z człowiekiem, z właścicielem działki mniej więcej o tych samych gabarytach, tak trochę mniejszej. Tam jest budowa vis-a-vis tego parkingu. I lat temu będzie jeszcze nie budował, mówił, że miał ofertę, dawali mu za tą działkę 1 000 000 zł. Zakładając, że się chwalił, czyli pomnożył kwotę przez 2, ja dzielę przez 2, czyli na pewno 500 000 ktoś mu 3 lata temu dawał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 23/330/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 2914/2 o powierzchni 780 000 hektara położonej w Skawinie na cele publiczne pod budowę parkingu ogólnodostępnego. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Skawinie wyraża zgodę na nabycie działki nr 2914/2 o powierzchni 780 000 hektara położonej w Skawinie u zbiegu ulic Babetty i 29 listopada wskazanej w załączniku nr 1 mapa orientacyjna gruntu będącego przedmiotem nabycia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Przy 19 głosach za, 2 głosach wstrzymujących Rada Miejska przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Jest to uchwała procedowana w 2 czytaniach. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie, projekt pana burmistrza, referujący pan Tomasz Stawowy, kierownik Wydziału Promocji, Współpracy i Sportu i Kultury. Panie kierownik, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, w imieniu burmistrza miasta i gminy Skawina składam na państwa ręce projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie. Ściśle mówiąc, chodzi o artykuł 3 ustęp 3. Program ten, na co pewnie państwo zwróciliście uwagę, może się państwu wydać podobny w brzmieniu do dotychczas obowiązujących w tym zakresie dokumentów i słusznie, ponieważ burmistrz niezmiennie bardzo wysoko ceni sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi, dąży niezmiennie do zwiększenia zakresu tego wsparcia i stąd te nowe narzędzia, które państwo w tym programie znajdziecie i o tym za chwilę nieco szerzej, tak po stronie współpracy finansowej, jak i pozafinansowej. No i wreszcie burmistrz niezmiennie uważa, że inwestycja w kapitał społeczny, czyli we współpracę z organizacjami pozarządowymi, tak jeśli mówimy o grupach formalnych, jak i tych, które zamierzają, noszą się z zamiarem założenia organizacji pozarządowej, jest jedną z tych najlepszych inwestycji.
Znajdziecie więc Państwo w tym programie zapisy mówiące między innymi, że chcemy budować ład społeczny i prawidłowe funkcjonowanie społeczności lokalnej, a do tego, jak uważamy, niezbędne jest wspieranie lokalnie działających podmiotów sektora pozarządowego. To z tej prostej przyczyny, że władze samorządowe niezmiennie od wielu lat uważają, że to nie tylko dobra inwestycja, ale że te organizacje najlepiej rozpoznają potrzeby lokalne i są najlepiej w stanie na nie odpowiadać. Zwrócicie Państwo pewnie też uwagę, że zwiększyliśmy nieco, może to nie jest wysoka różnica, ale proszę pamiętać, że nie uwzględnia wszystkich środków, o tym za chwilę, między innymi kiedy idzie o artykuł 19a i inne formy wsparcia, do 1 075 000, a więc w stosunku do poprzedniego programu, do planu z poprzedniego programu, bo zauważyliście Państwo pewnie w sprawozdaniu, że te kwoty się różnią. Jest to założenie zakładające zwiększenie o 75 000, to z uwagi właśnie na te dwa nowe obszary, między innymi fundusz wkładu własnego, o którym też za chwilę w kilku słowach, kiedy będzie mowa o nowościach, i nowy konkurs ofert, który w ubiegłym roku pojawił się w rozmowach, a następnie pojawił się w tym roku jako ogłoszony na działalność na rzecz integracji europejskiej. No i wreszcie zwiększamy zakres narzędzi wsparcia i też zakres obszarów, które będą nas interesowały w przypadku współpracy z sektorem pozarządowym. Po pierwsze, też za chwilę Państwu powiem nieco więcej, wznawiamy pracę Rady Działalności Pożytku Publicznego, kontynuujemy pracę Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, no i wreszcie umożliwiamy wsparcie w postaci pożyczki na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i uruchamiamy fundusz wkładu własnego. Szczególnie zależy mi, żebyście Państwo zwrócili uwagę na pewne nowości. Część z nich już Państwu zasygnalizowałem, ale podkreślę to, dlatego że zależy mi, żebyście Państwo się z tymi projektami zapoznali. Po pierwsze, mamy nacisk zarówno w konkursie w obszarze sportu, jak i kultury na pewne szczególne zjawisko. Ono się składa z kilku aspektów i my to widzimy mianowicie tak. Chcielibyśmy położyć nacisk na wykorzystanie lokalnych zasobów. Po pierwsze, chcielibyśmy korzystać z tego, co mogą wnieść ludzie, ale też zasobów rzeczowych, czyli tego, co piękne tak na terenie gminy, jak i najbliższych okolic. Mam tu na myśli skarby blisko Krakowa. No i dlatego właśnie w tych konkursach, tak w sporcie i kulturze, ale też pojawiają się w innych obszarach, znajdziecie Państwo takie określenia, że chcemy na przykład aktywizować różne grupy społeczne, chcemy konsolidować działania młodzieży, seniorów, rodzin, dzieci i wielu, wielu innych, szczegółowo to opisane w obszarach, ale też chcemy wykorzystywać trasy, obiekty opisane na przykład w skarbach blisko Krakowa, bo zależy na tym, żeby się chwalić tym, co w okolicy mamy najfajniejsze. Znajdziecie Państwo taki zapis w obszarze konkursu na realizację zadań ze sportu, że chcemy też na nowo zaangażować się w budowanie systemu promocji aktywności fizycznej i sportowców. Pamiętacie Państwo, kiedyś i my jesteśmy szalenie z tego rozwiązania zadowoleni, był taki projekt pod nazwą Gala Sportu, prezentowano tam sportowców, wybierano tego, który miał stać się sportowcem roku. Strasznie nam się ten pomysł podoba i chcielibyśmy do tego wrócić i chcielibyśmy spróbować takiego rozwiązania wspólnie z organizacjami pozarządowymi. I stąd wśród właśnie tych obszarów, które są wymienione w sporcie, znajdziecie Państwo propozycje realizacji tego typu zadań przez władze samorządowe, takie jak na przykład Gala Sportu czy Gala Stypendialna, konferencje, konkursy, inne tego typu zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi. No i wreszcie w tym właśnie zakresie dotyczącym sportu chcemy wzmacniać potencjał kadry trenerskiej. Nigdy szczególnie nie broniliśmy tego, wręcz przeciwnie, zachęcaliśmy, żeby kluby inwestowały w kadrę trenerską, ale teraz w sposób szczególny pokazujemy konkretnie taki obszar, który w ten sposób nazwaliśmy. Mówiłem Państwu o tej integracji międzypokoleniowej. To się składa z tych zapisów, o których wcześniej, ale także z takich uszczegółowień, które się pojawiły w sporcie pod nazwą rehabilitacja, aktywizacja osób niepełnosprawnych i seniorów. Ona tam występuje w dwóch ostatnich punktach. Wydaje nam się, że tak jest czytelnie. Zresztą te punkty są nie tylko efektem naszej inicjatywy, ale też zostały doprecyzowane. Te szczegóły tego doprecyzowania znajdziecie Państwo w jednym z załączników do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu. To jest mianowicie zapis z konsultacji społecznych, ze spotkania, które się w ramach tych konsultacji odbyło. Uwaga zgłoszona przez jedną z organizacji pozarządowych i słusznie, bo rozwiała wątpliwości. Zauważycie Państwo na pewno, że kontynuujemy działania w zakresie organizacji wypoczynku letniego. To jest projekt, który pojawił się już w tym roku i w tym roku z powodzeniem ten konkurs zorganizowaliśmy i będziemy go kontynuować. W tym roku akurat ferie wypadają nieco później. Pewnie trochę rozszerzymy termin realizacji tego zadania. Na stałe wpisaliśmy ten obszar konkursowy, o którym mówiłem. Próba tegoroczna okazała się trafiona i pojawi się taki obszar, który będziemy umownie nazywać integracją europejską.
No i wreszcie pojawi się taki, nazwijmy to, nabór ogłoszony w drodze zarządzenia burmistrza, pozwalający uzyskiwać pożyczkę, no i konkurs ofert pozwalający uzyskać wsparcie na sfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Pani Kierowniku. W takim razie proszę o opinię Komisji. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie pozytywnie popiera projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji zajmowała się jeszcze tym projektem uchwały? Jeżeli nie, w takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nikt, w takim razie zamykam dyskusję i wyznaczam termin poprawek do 18 listopada. Przypominam, że zgodnie z regulaminem w formie pisemnej do Biura Rady Miejskiej do 18 listopada. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 przez 154 przez 11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sportu. Jest to uchwała procedowana w jednym czytaniu, projekt pana burmistrza, referujący pan dyrektor Centrum Kultury i Sportu Janusz Bysina. Panie dyrektorze, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni radni. Dzisiaj mam przyjemność, okazję do zawnioskowania o rozszerzenie paragrafu 8 Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie o punkt Q, działalność usługową związaną z wyżywieniem. Paragraf 8 stanowi o tym, że centrum może prowadzić działalność promocyjną i komercyjną w celu pozyskiwania środków finansowych poprzez. Idea prowadzenia działalności usługowej związanej z wyżywieniem związana jest dzisiaj z Dworem Dzieduszyckich w Radziszowie, gdzie chcemy cały czas od dłuższego czasu mieć możliwość świadczenia takich usług, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne. Rok temu rozpoczęliśmy poszukiwania firmy, ajenta, który mógłby zająć się świadczeniem takich usług. Wtedy centrum by tego nie musiało robić, tym bardziej, że doświadczenie w sprawie takiego najmu ajentom mamy w 3 przypadkach. W tej chwili w obiektach centrum działa 3 ajentów, którzy wynajmują pomieszczenia i prowadzą swoją działalność. 3-krotnie dawaliśmy ogłoszenia, nie uzyskaliśmy zainteresowania. Ten teren, to miejsce akurat w Dworze Radziszowie, w Radziszowie nie był zbyt atrakcyjny dla ajentów. Takie głosy słyszeliśmy wprost. W związku z czym postanowiliśmy zaproponować wzięcie sprawy w swoje ręce i rozszerzyć naszą działalność o właśnie taką. Jeśli ona się przyda do naszej innej działalności, to oczywiście będziemy mogli wtedy skorzystać. Natomiast na razie mówimy wyłącznie o Dworze Dzieduszyckich. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę o opinię komisji. Która z komisji zajmowała się? Proszę bardzo, Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji na posiedzeniu podczas dyskusji nie wydała opinii w przypadku projektu tej uchwały. No tutaj w ferworze dyskusji urodziło się pytanie, na które nie umiałem odpowiedzieć. Chodziło nam o taką obawę, że jeżeli będzie w Dworze Dzieduszyckich, na którego, że tak powiem, remont i przywrócenie do świetności były przyznawana dotacja z funduszów unijnych, czy w tym momencie, jeżeli my tam uruchamiamy jakąkolwiek działalność komercyjną, nie zajdzie taka konieczność na przykład zwrotu tej dotacji? I takie pytanie padło na komisji, dlatego nie wydaliśmy opinii. Panie dyrektorze, czy jest pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Jeśli chodzi o prowadzenie działalności usługowej w zakresie wyżywienia, nie mam takich wiadomości stuprocentowych, dlatego ponieważ nie byłem, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie nie było stroną podpisującą umowę z Urzędem Marszałkowskim, natomiast moja wiedza przede wszystkim jest taka, że taką działalność można uruchomić, a poza tym zwracam uwagę Państwu na zapis, który pozwoliłem sobie przed chwilą odczytać w paragrafie 8. Centrum Kultury może pozyskiwać i tak dalej środki, co oznacza, że jeśli by były jakiekolwiek przeszkody w tej sprawie, to oczywiście wtedy nie będziemy takiej działalności prowadzić. Dziękuję bardzo. Czy któraś z komisji jeszcze zajmowała się tym projektem uchwały?
Jeżeli nie, to w takim razie proszę pana burmistrza o głos. Szanowni Państwo, tak jak i Centrum Kultury ma poszerzoną działalność i tyle, no, dodatkowy punkt. Jeżeli byłyby jakieś przeszkody, to jej nie będzie realizować, jeżeli nie będzie, to będzie realizować. Natomiast nie musi tego realizować. Dziękuję bardzo. W takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Niechaj. Proszę Państwa, chciałbym tylko dodać taką informację, rozwiać tej wątpliwości komisji, że w planie zagospodarowania dworu Dzieduszyckich w Radziszowie jest przewidziane i są pomieszczenia przygotowane specjalnie na prowadzenie działalności gastronomicznej, czyli prowadzenie jakiejś kawiarenki, która by tam mogła funkcjonować. I ta kawiarenka, która by tam mogła funkcjonować, i mam nadzieję, że będzie funkcjonować w najbliższym czasie, spełni zapotrzebowanie, ponieważ jak pan dyrektor wie, państwo też wiedzą, w dworze odbywają się różnego typu wydarzenia, różnego typu imprezy, różnego typu szkolenia, spotkania. I teraz trzeba po prostu catering, kolokwialnie mówię, ściągać z zewnątrz, a wtedy ta kawiarenka mogłaby zapewnić możliwość cateringu podczas imprez. Także odbywają się zajęcia dla dzieci, mam nadzieję, że z czasem też będą zajęcia dla młodzieży, dla dorosłych. I na przykład rodzice oczekujący na dzieci, które skończą zajęcia, czekają na korytarzu, no nie mają co z sobą zrobić, a gdyby ta kawiarenka istniała, to by mogli po prostu pójść do tej kawiarenki. Mam nadzieję, że ta kawiarenka to nie będzie tylko jakby stricte wyłącznie punkt gastronomiczny, ale może tam będzie można też przeczytać gazetę, będzie można jakąś książkę przeczytać. Też mogę tutaj powiedzieć, że próbuję rozmawiać z biblioteką miejską w Skawinie, ażeby tam stworzyć taką punkt, miejsce, gdzie po prostu by były dostępne książki biblioteczne, które mieszkańcy mogliby wypożyczyć sobie na zasadzie samowypożyczenia i później tą książkę zwrócić, oddać na miejsce. Czyli miejmy nadzieję, że ta kawiarnia to nie będzie tylko wyłącznie jakby punkt gastronomiczny, ale też miejsce spędzenia wolnego czasu mieszkańców, które będą oczekiwać na skończenie zajęć dzieci. W momencie, kiedy będzie jakaś impreza, będzie możliwość zapewnienia przez tą kawiarenkę cateringu. No i też mam nadzieję, że mieszkańcy Radziszowa w wolnych chwilach będą mogli i będą korzystali z tej kawiarni, że do tej kawiarni nie trzeba będzie w jakiś sposób dopłacać, bo to jest główny taki problem, żeby ta kawiarnia w jakiś sposób się samofinansowała. I uważam, że to jest jakby dobry kierunek kolejnego miejsca, kolejnego punktu, który będzie działał w dworze dzieduszyńskim. Zresztą zgodnie z tym planem, projektem, na podstawie którego gmina otrzymała prawie 4 miliony złotych na remont i rewitalizację budynku dworu. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, panie radny, że nie musi nas pan przekonywać do wszelakiego rodzaju działań, które by umożliwiły uatrakcyjnienie oferty w zakresie dworu dzieduszyckich, czy też lepszego wykorzystania tego obiektu. Natomiast tu była wątpliwość, którą wyraził przewodniczący w imieniu komisji, rzeczywiście, że budzi to naszą wątpliwość, czy nie zajdzie konieczność. Tutaj pan burmistrz mówił, że jest bardzo ostrożny w działaniach. Tutaj pewne informacje ze strony pana dyrektora również i z pana strony, bo to jest, że tak powiem, główna obawa. Może pan dyrektor ad vocem tego sobie... No i zaraz będzie. Dobrze, proszę bardzo. Tak, jeszcze tylko chcę dodać tak samo, jak i panu przewodniczącemu komisji, informację taką, że mam w dyspozycji swoje studium wykonalności. Nie wiem, czy ono było w takiej formie załącznikiem do umowy, którą podpisywał urząd z Urzędem Marszałkowskim. W tym studium wykonalności przewidywane są przychody w działalności dworu, mniej więcej liczone w wysokości 60 tysięcy złotych docelowo, 60 tysięcy złotych w skali roku. Dzisiaj nasze przychody wynoszą, zaplanowane na ten rok są w wysokości 7 tysięcy złotych. Daleko, daleko nam jeszcze brakuje do 60 tysięcy, kiedy ewentualnie może można byłoby się zastanawiać nad tym, czy istnieje zagrożenie odebrania ewentualnie grantu. Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan radny Fugiel. Panowie już tutaj właściwie to trochę mnie wyręczyli. Uwaga komisji była nie dotycząca zasadności, bo państwo tutaj to świetnie bronicie, tylko obaw, czy jest możliwość prowadzenia tam działalności komercyjnej. Między innymi przywołaliśmy na komisji taki przypadek, kiedy w
w sprawie Orlika, który funkcjonuje w mieście przy hali widowiskowo-sportowej, chciano zamontować baner CEZ-u. Natomiast konstrukcja dofinansowania sprawiła, że w prosty sposób takiej reklamy tam się zamontować nie dało. W związku z tym należało wystąpić aż do ministra, do ministerstwa o odstąpienie. I tutaj tylko mieliśmy uwagi, czy w podobnym przypadku nie będziemy mieli. I natomiast ja myślałem, że jeśli państwo proponujecie, to państwo już o tym po prostu wiecie. Tak, dokładnie takie zasady obowiązują na obydwu Orlikach. W pozostałych obiektach, którymi administruje centrum, takich obostrzeń nie ma. Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan wiceprzewodniczący Bielica. Znaczy, pytanie było konkretne pana przewodniczącego komisji, na której do tej pory nie udzieliliśmy sobie odpowiedzi. Może pani mecenas by nam coś podpowiedziała, bo faktycznie, tak tu było powiedziane, 4 miliony dotacji środków unijnych. Jak, o ile pamiętam, kadencja jest 5 lat, gdzie nie wolno prowadzić, ma być obiekt ogólnodostępny bez prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Więc to tutaj, żeby nie doszło do zwrotu środków. Natomiast panie dyrektorze, oczywiście, że panu wolno powiększać działalność i ten zapis w statucie ma sens, ale tu mówimy o obiekcie Dzieduszyckich w Raliszowie tylko. Proszę bardzo, pani mecenas. Szanowni państwo, szanowna Rado, ja przede wszystkim najdelikatniej jak mogę staram się zwrócić uwagę, że przedmiotem tej dyskusji nie jest kwestia tego, czy obserwowanie posiłków w dworze Dzieduszyckich spowoduje cofnięcie dotacji unijnej, tylko kwestia zmiany w statucie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Tam nie jest napisane, że serwowanie posiłków w dworze Dzieduszyckich, tylko generalnie jest to zmiana statutu. Za miesiąc może się okazać, że te posiłki będą serwowane zupełnie gdzie indziej. Z całym szacunkiem dla państwa i bardzo proszę, żeby nikt nie poczuł się obrażony, ale w tym momencie wkraczacie państwo w kompetencje organu wykonawczego. To on podpisuje umowę o dotację i to on za to odpowiada. Dziękuję. Wiem, ja tylko mam taką drobną uwagę, że kiedy byłaby, że tak powiem, motywem do, czy też uzasadnieniem do tej uchwały był fakt, który dotyczył dworu Dziedoszyckich, więc być może rzeczywiście dyskusja szła w tym kierunku, natomiast wątpliwości i myślę, że tutaj też uzasadnione dotyczą kwestii ewentualnej, teoretycznej czy hipotetycznej konieczności zwracania środków, a to już byłaby kwestia Rady Miejskiej. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest kwestia taka, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości dotyczących tego, o czym mówimy, czyli konieczności zwrotu tych środków, więc wydaje mi się, że co prawda jest motywem do podjęcia tej uchwały jest kwestia dworu Dzieduszyckich, ale co wcale nie oznacza, że Centrum Kultury i Sportu na bazie tej zmiany nie będzie mogła przedstawiać tej oferty również i w innych obiektach. Oczywiście to też mamy chyba tego świadomość. W kolejności zgłoszeń pan radny Raczkowski. Szanowni państwo, moje wątpliwości zostały rozwiane w międzyczasie, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Pac. Dziękuję za głos, bo pani mecenas wyjaśniła. Głosujmy, proszę państwa, na zmianę z tegoż. A panów burmistrzów sprawa jest przeglądnięcie umów. Pan radny Najder. Znaczy dwa zdania tylko, ponieważ z tym dworem jestem związany. Powiem tak, co prawda nie jest to odpowiedź na to, o czym po prostu debatujemy i słusznie pani mecenas o tym powiedziała, ale jak już jesteśmy, to powinniśmy tę kwestię sobie wyjaśnić. W moim przekonaniu, proszę państwa, takim przykładem był po prostu modernizacja rynku w Skawinie i problem po prostu parasoli i tego punktu, który jest na środku. To też jest działalność komercyjna. Myśmy wtedy wyszli z założenia, że trzeba po prostu przeanalizować wszystko, cośmy zrobili i zapytać. I dziś oczywiście debatujemy nad tym, czy trzeba zmienić statut, żeby stworzyć możliwości panu dyrektorowi. W moim przekonaniu odpowiedź jest twierdząca, tak. Czy są jakieś zagrożenia? W moim przekonaniu nie, ale najlepiej jak burmistrz wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego i zapyta, co chce zrobić, i otrzyma odpowiedź, czy nie straci ewentualnie dotacji, którą żeśmy otrzymali. To tyle dla porządku. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący Majdzik.
Szanowny prezydium, szanowni radni, tu bym się troszkę powtarzał, ale jestem jak najbardziej za tym, żeby zagłosować tą zmianę statutu, ponieważ to jest dobra koncepcja dyrektora Centrum Kultury i Sportu, który po prostu pragnie, żeby jeszcze nie dokładał budżet miejski do Centrum Kultury i Sportu, tylko żeby same Centrum Kultury i Sportu zarabiały na siebie, a w związku z tym jeszcze miało na inne rzeczy pieniążki. Także jestem jak najbardziej za. Dziękuję bardzo. Pan radny Eugeniusz Zając. To znaczy pani mecenas wyczerpała moje te informacje. Niestety nie ukrywam, że dość niefortunne było uzasadnienie akurat do tej uchwały, panie dyrektorze, bo dotyczy to jakby statutu centrum i trzeba było się do tego odnieść, a myślę, że pewne rzeczy, które są na przykład, które by się tworzyły w Dworze Dziedoczyckich i zagrażałoby to czemuś, to myślę, że dokładnie to sprawdzicie, jak będzie, a tutaj jak najbardziej trzeba podjąć tą uchwałę i skończmy dyskusję. Dziękuję bardzo. Pan radny Karol Kościelny. Ja jeszcze tak podsumowując, bo faktycznie w okresie przed sesją, a po komisji, ja rozmawiałem z panem burmistrzem Orzogiem, który no, kojarzy tą umowę i tu nie ma takiej obawy, że będzie zwrot dotacji. Także tu spokojnie można podjąć ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Trzeba było może zacząć od tego na wstępie. Pan radny Marek Fugiel. Ale jedno zdanie do pani mecenas. Pani mecenas, my nie wychodzimy w nie swoje buty, bo w uzasadnieniu jest z imienia i nazwiska wytypowany punkt. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos w dyskusji? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przechodzę do czytania projektu uchwały, gdzie to uchwała nr 23/331/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 13/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwałę nr 13/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zmienia się w następujący sposób. Ustęp pierwszy. W załączniku do uchwały w rozdziale 5 w paragrafie 8 ustęp pierwszy dodaje się po literze P nowej treści literę Q o następującym brzmieniu. Q. Działalność usługową związaną z wyżywieniem. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały, jak jej załącznika, nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skawina. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z państwa jest za jej podjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do dwóch projektów uchwał. Pierwsze to jest przedłużenie terminu pracy komisji zajmującej się regulaminem Rady Miejskiej i statutem gminy Skawina. Przy okazji prosimy panią mecenas i tutaj zgłoszę swoją autopoprawkę. Byłaby to zmiana tytułu tej uchwały z racji tego, że jeżeli państwo pamiętacie, to myśmy te uchwały już raz zmieniali. W związku z tym w tytule byłoby odwołanie również do tej zmiany i ten tytuł uchwały brzmiałby. Byłaby to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 16/208/16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie zmienionej uchwałą nr 22/324/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16/208/162 z dnia 24 lutego w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie. Po prostu zmieniłby się tytuł z racji tego, że po prostu w międzyczasie podjęliśmy już jedną uchwałę w związku z tym, żeby być zgodnie z pewną procedurą prawną. W związku z tym, kto z państwa jest za wprowadzeniem tej autopoprawki? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Poprawka została przyjęta jednogłośnie przy 19 radnych obecnych na sali obrad. W takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Była już dyskusja, co prawda. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 23/332 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16/208/16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie zmienionej uchwałą nr 22/324/16 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16/208/162 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w sprawie opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale własnej Rady Miejskiej nr 16/208/16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej regulaminu Rady Miejskiej w Skawinie wprowadza się następujące zmiany. Paragraf trzeci otrzymuje brzmienie. Komisja jest zobowiązana zakończyć pracę do dnia 31 grudnia 2016 roku i w tym terminie przedłożyć Radzie Miejskiej w Skawinie projekt uchwały w sprawie zmian w statucie gminy Skawina oraz regulaminie Rady Miejskiej w Skawinie. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 20 października 2016 roku. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przedłużenia pracy Komisji do spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała nr 23/333/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 16/209/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf trzeci uchwały nr 16/209/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Skawinie do spraw opracowania zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy Skawina otrzymuje brzmienie. Komisja jest zobowiązana zakończyć pracę do dnia 31 grudnia 2016 roku i w tym terminie przedłożyć Radzie Miejskiej w Skawinie projekt uchwały w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Skawina. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 października 2016 roku. Kto z Państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego porządku obrad, do punktu 13. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września. Uchwała procedowana w jednym czytaniu. Projekt komisji rewizyjnej referujący pan Józef Niechaj, przewodniczący komisji rewizyjnej. Oddaję panu głos. Szanowni państwo, dnia 26 września wpłynęła skarga od państwa Rosy na działalność pana burmistrza miasta i gminy Skawina w związku z odpowiedzią na pismo państwa Rosek dotyczący odwieszenia zawieszonego postępowania w sprawie rozliczenia działki numer 1374 z działką numer 1387 przez 3. Pan burmistrz pisem z dnia 20 września poinformował państwa Rosek o, że zawieszone postępowanie rozliczeniowe zostanie podjęte niezwłocznie po ustaniu zawieszenia. Państwo Rosek na pismo pana burmistrza złożyli skargę, uzgadzając w tym, że w skardze nie było możliwości trybu odwołania się od pisma z dnia 20 września 2016 roku. Komisja rewizyjna przeanalizowała dokładnie zarówno treść pisma z dnia 20 września, jak i też treść skargi państwa Rosek, także zasięgnęła opinii prawnej. I stwierdziła, iż brak w piśmie pouczenia o środkach zaskarżenia nie uniemożliwia złożenia przez stronę zażalenia na pismo z dnia 20 września. Państwo Rosek mieli taką możliwość złożenia zażalenia, z której nie skorzystali. I niezależnie jednak argumentów przywołanych powyżej, komisja rewizyjna zaleca burmistrzowi miasta i gminy Skawin, aby w podobnych przypadkach, w tego typu pismach, odpowiedziach dla stron postępowania każdorazowo była umieszczana informacja, pouczenie o przysługujących formach odwołania. Niezależnie jednak od powyższego zalecenia, powyższej informacji, komisja rewizyjna
uznała skargę za bezzasadną i wnosi do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały o uznaniu powyższej skargi za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W takim razie otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciałby zabrać głos? W takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Jest to uchwała numer, czy będzie to uchwała numer 23/334/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 26 września 2016 roku i po zapoznaniu się z uzasadnieniem właściwej komisji rady w tym przedmiocie, Rada Miejska w Skawinie uznaje skargę za bezzasadną, a uzasadnienie ustaleń komisji Rada Miejska uznaje jako własne. Treść uzasadnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Przy 18 głosach za, 2 głosach wstrzymujących, Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną, czyli przyjęła uchwałę. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 września. Uchwała procedowana w jednym czytaniu, projekt Komisji Rewizyjnej, referujący przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Józef Niechaj. Szanowni państwo, w skardze z dnia 14 września 2016 roku panie Lepiarz, mieszkanki ulicy Łanowej w Radziszowie, zarzuciły, iż burmistrz miasta i gminy Skawina samowolnie naruszył posiadanie ich prywatnej własności poprzez prowadzenie ruch odwadniający oraz dokonania innych czynności budowlanych na ich nieruchomości. Komisja rewizyjna po analizie dokumentu spotkania z panem Staurą oraz panem burmistrzem stwierdziła, iż prace, które były prowadzone na ulicy Łanowej, w całości były wykonywane w granicy ewidencyjnej działki 33/2 stanowiącej drogę publiczną numer 601109K, ulica Łanowa w Rejszowie. Ulica Łanowa jest własnością gminy Skawina. W związku zatem z powyższym, powyższa skarga nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym i przy realizacji inwestycji na ulicy Łanowej nie została naruszona własność pani Lepiarz. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały i uznanie powyższej skargi za bezzasadną. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nikt, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzę do czytania projektu uchwały. Będzie to uchwała numer 23/335/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 września 2016 roku. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 14 września 2016 roku i po zapoznaniu się z uzasadnieniem właściwej komisji rady w tym przedmiocie, Rada Miejska w Skawinie uznaje skargę za bezzasadną, a uzasadnienie ustaleń komisji Rada Miejska uznaje jako własne. Treść uzasadnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za jej przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 19 radnych obecnych na sali obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to drugie czytanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nie wpłynęły we wskazanym terminie poprawki. W związku z tym przechodzę do głosowania nad uchwałą. Jest to uchwała numer 23/336/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie przywołanych artykułów prawnych Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy Skawina. Punkt pierwszy. Od gruntów. A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 88 groszy od metra kwadratowego powierzchni.
B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,51 zł od 1 hektara powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 27 zł od 1 m2 powierzchni. D. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym, obejmujący wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 20 zł od metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków lub ich części. A. Mieszkalnych 69 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22 zł 66 gr od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 59 groszy od 1 metra powierzchni użytkowej. D. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 61 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej. E. Od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4 zł 60 gr od 1 m2 powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 3 ustęp 1 punkt 3 i ustęp od 3 do 7. Paragraf 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała numer 48/581/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 20 radnych obecnych na sali obrad. Przechodzimy do punktu 16. To jest informacja burmistrza miasta i gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Szanowni państwo, no może taka jedna informacja o tym programie Mieszkanie Plus, który tak się gdzieś odbił szerokim echem. W mediach podpisaliśmy list intencyjny, jeszcze raz powtarzam, list intencyjny, czyli wyraziliśmy swoją gotowość do uczestniczenia w tym programie. Dwa miasta z Małopolski, czyli Skawina i Trzebinia, 17 miast w Polsce, w Katowicach miało podpisanie tego listu intencyjnego. Oczywiście wiele pytań, nie ma na razie żadnych list, nie ma szczegółów, nie ma kryteriów. Będą to negocjacje, te szczegóły będą dopracowane w ciągu pół roku, a list obowiązuje do grudnia 2017, żeby to w jakiś sposób sformalizować. Oczywiście nie ukrywam, że kolega burmistrz miał już takie plany wcześniej, przecież projekty na budownictwo socjalne i komunalne w tym rejonie już były i takie projekty wysyłamy właśnie do Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast my w tym momencie, powiedzmy, mamy tylko mieszkania mieć komunalne, bez socjalne. I to jest ta różnica. Natomiast jak szczegóły będą wyglądać, jakie to będą metraże, ile bloków, jak będzie wyglądała finansowanie infrastruktury, tak jak mówię, te szczegóły będą dopracowywane w ciągu tego pół roku. No i ja mam tylko nadzieję, że skoro jest to program rządowy, to zyskamy na tym. I tylko tyle mogę państwu na ten dzień powiedzieć. Zawsze mówię, jak się coś zaczyna, nie ma u mnie euforii, ale cieszę się, jak się coś uda zrobić. No i miejmy nadzieję, że skoro takim to echem się odbiło w całej Polsce, że to rzeczywiście wszystkie strony się przyłożą do tego, żeby to wypadło przyzwoicie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w takim razie do tej informacji pana burmistrza jakieś jeszcze pytania? Proszę bardzo, pan radny Sapała. Szanowni państwo, panie burmistrzu, jeśli chodzi o lokalizację, to byłoby to na Rzepniku? Nie. Proszę, panie burmistrzu. To jest okolice Torowej Skawińskiej. Tam, gdzie poprzednio około 1,5 hektara, tam, gdzie były projekty budownictwa socjalnego i komunalnego.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś w kwestii tego, mówimy o kwestii mieszkań, proszę bardzo, panie radny. Mam oddać komuś mikrofon? No nie, bo pierwszy był pan radny Najder, proszę bardzo. No dobrze. A znaczy chcę powiedzieć, proszę państwa, że się bardzo cieszę, bo to jest po prostu inicjatywa, którą po prostu trzeba wspierać. Dobrze się stało, że się coś w tej kwestii dzieje, mieszkań komunalnych. Każde powiększenie zasobów gminy to jest po prostu sukces, aby się to udało. Ja mam tylko jedną wątpliwość, panie burmistrzu. Po prostu najgorsze jest dyskutować z kimś, kto zna sprawę. A ponieważ znam od podszewki, bo sam jeździłem, jak pan pamięta, do Warszawy po pieniądze i one były tyż tuż. Z różnych powodów się nie udało, nie wracamy do tego. Proszę państwa, jeżeli państwo podejmujecie decyzję odnośnie budowy mieszkań komunalnych, co mówię, trzeba przyklasnąć. Gratuluję, że po prostu wchodzi w to gmina i panom gratuluję, żeście podjęli takie ryzyko, bo mnóstwo problemów będzie. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Jeśli kiedyś żeśmy się starali, pragnę wszystkim tylko przypomnieć w kilku zdaniach, że pomysł wziął się stąd, że mamy problemy w rejonie Huty Aluminium, tam gdzie są baraki. Wszyscy państwo wiecie gdzie. Był pożar, były problemy. Podjęliśmy decyzję, że tereny, które są przeznaczone, na którym stoją baraki, zostaną komercyjnie sprzedane, a tą grupę ludzi przeprowadzimy właśnie w to miejsce. Nie chcę to oczywiście wytykać, natomiast jeśli podejmuje się decyzję o budowie mieszkań komunalnych, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co z tą grupą ludzi zrobimy. Proszę państwa, nie chciałbym, żebyśmy my doczekali i panowie, którzy po prostu w tej chwili dążą do jakiegoś nieszczęścia. Natomiast nie da się od tego problemu uciec. Jeżeli powiedzieliście panowie A, że w to miejsce są mieszkania komunalne, dobrze, to odpowiedzcie sobie na pytanie, co zrobicie z tą grupą ludzi? Bo to jest drugie pytanie, od którego się nie da uciec. Bo cały pomysł skupiony był na mieszkaniach socjalnych. On był zmontowany tak, jak powiadam, że udział własny, udział Banku Gospodarstwa Krajowego jako dotacja i sprzedaż gruntów, na którym stoją baraki. Dziś budujemy mieszkania komunalne, chwała. Natomiast proszę rozważyć, co z tą grupą ludzi zrobimy, bo ci po prostu ludzie nie wiem, ile mogą tam mieszkać. Stan techniczny i to, co jest, jest takie, jakie jest. Określona grupa społeczna ludzi jest taka, jaka jest, ale są to ludzie i musimy o nich myśleć. To tylko przy okazji tej dobrej informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Czy oczywiście, no już zadaliśmy sobie to pytanie. I problem polega na tym, że te kryteria, które są obecne, nawet tym ludziom, którzy płacą w socjalach, zajmują takie lokale, nie inne, nie można przydzielić komunalnych. W tym momencie, kiedy zmienią się kryteria, duża grupa osób z tych trzech enklaw socjalnych mieszkań przejdzie do komunalnych, a zatem będziemy mieli możliwość wtedy alokowania tych ludzi i być może to się uda. Inaczej, patrząc na to, co się dzieje w gminie Skawina, proszę państwa, naprawdę bardzo mało wniosków o mieszkania socjalne. Bardzo mało. Większość ludzi już w tej chwili chce tych mieszkań komunalnych, ale nie spełniają tych warunków dochodowych. I to jest problem. Być może tu będzie ta inna rzecz, że rzeczywiście ktoś jest przyzwoity, zachowuje się całkiem normalnie, nie ma tych wysokich dochodów i nie może komunalnego dostać. Musieliśmy kierować do socjali. I w tym kierunku idziemy. Właśnie nie rybę, wędkę, bo mamy już taki przykład, co państwu podawałem. Odrabiania. Mieszkanka, która mieszka w socjalach, mieszka już w TBS-ie. Podaliśmy rękę, pomogliśmy. I tak trzeba w tym kierunku, i proszę nie robić enklaw socjalnych, tylko rzeczywiście te osoby, te rodziny wyciągać z tych mieszkań socjalnych i dać im możliwość mieszkania w innych warunkach. Dziękuję. Czy w tej kwestii jeszcze? Jeżeli nie, to zamykam ten punkt i przechodzę do punktu 17, wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, pan radny kościelny. Ja tutaj do pana burmistrza. Bo na dzisiejszy sesji padło dużo podziękowań i też chciałbym się dołączyć do tego, tylko że w kwestii właśnie kanalizacji na rzepnika w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za skończenie tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Fugiel.
Ja mam drobne, ale techniczne pytanie. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, miałbym do Pana prośbę o wykazanie inicjatywy. Jak Państwo widzicie, nie ma tu dzisiaj na sali pań z Biura Rady. Jak Państwo również widzicie, na biurkach mamy stertę makulatury. Mało tego, sami jesteśmy sprawcą tego, że za 2 miesiące będzie ta sterta jeszcze większa. Wiem, że funkcjonuje w gminie program e-Urząd. Wiem, że chyba pan burmistrz jest sprzyja temu, aby coś temu zaradzić. Nie chcę podawać jak, ale bym bardzo uprzejmie pana przewodniczącego prosił o wykazanie inicjatywy i przekazanie nam na najbliższej sesji, jakie są możliwości do sprzętowienia. Ja nie podpowiadam o rozwiązań, bo pan je świetnie zna, bo pan nam już je wstępnie gdzieś tam proponował. Tylko przejdźmy od słów do czynów. Mamy w projekcie budżetu przewidziany na 2016 jakieś pieniądze na urząd. Spróbujmy tak zrobić, aby tę rzecz, aby ulżyć przede wszystkim paniom, no i samym sobie. Szczerze mówiąc, trwonimy masę materiałów, ogromną masę, szczerze mówiąc chyba nawet połowa z nas do nich nie zaglądnęła, a będziemy je ciągle tworzyć. Mamy i plany odnowy miejscowości dzisiaj, za 2 miesiące, być może, że będą plany odnowy miasta. Grożą nam te wielkie makulatury, spróbujmy coś konkretnego zrobić. Panie Przewodniczący, bardzo Pana uprzejmie proszę, nie musi Pan teraz odpowiadać. Niech nam Pan odpowie, a generalnie zaproponuje coś za miesiąc. To znaczy, no, to co mogłem powiedzieć, co powiedziałem Panu Radnemu, więc powiem. Oczywiście zgłosiłem się do Pana Wiceburmistrza o organizacji tego, że on to monitoruje i też mówiliśmy właśnie o tej kwestii, żeby obsługa odbywała się w sposób elektroniczny. Ja oczywiście nie będę mówił o szczegółach, o problemach, natomiast wstępnie stwierdził, że na e-urząd są tutaj środki i być może udałoby się część środków tutaj, oczywiście ja szczegóły, jeżeli pan tak wnioskuje, oczywiście przekażę na następnej sesji, po to, żeby rzeczywiście w formie elektronicznej bardziej to docierało. Natomiast powiem szczerze tak, z jednej strony ja się ubiję w piersi, bo też dostałem w wersji papierowej, ale od wczoraj rzeczywiście obiecałem poprawę, nawet pojechałem do Krakowa, kupiłem sobie odpowiednie urządzenie. Proszę Państwa, już dzisiaj jest taka możliwość, że Państwo radni możecie zgłosić wniosek, bo to obowiązujący regulamin daje taką możliwość i to widzę, że Pan Radny niechaj w taki sposób te materiały otrzymuje, tylko w formie elektronicznej. Już dzisiaj jest możliwość taka, że Państwo zgłosicie wniosek, podpiszecie wniosek, że prosicie, aby materiały na sesję były Państwu wysyłane wyłącznie w wersji elektronicznej. I tak też się stanie. Sam Pan widzi, że tych materiałów jest ogromnie. Gdyby połowa osób, że tak powiem, podjęła taką decyzję, byłoby połowę mniej. Natomiast na tym etapie ja nie mam możliwości zmuszenia ani radnych, ani przewodniczących organów pomocniczych gminy do tego, żeby otrzymywali wyłącznie w wersji elektronicznej. Jeśli mogę słowo, rzeczywiście to, co pan mówi, słyszeliśmy to już parę razy. Prosiłbym o jakiś grafik możliwości zagrożenia, jakie są szanse, żeby temu ulżyć. Tyle. Dobrze, skonsultuję się z panem Orzogiem, kiedy będzie możliwość pozyskania tych środków, bo już nawet żeśmy o systemie rozmawiali. Już w momencie, tylko jest kwestia tego typu. Tylko apeluję o to, żebyście i państwo, bo jest możliwość, żeby wykazać w tym momencie inicjatywę. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zgłosić taki wniosek. Otrzymujecie państwo w wersji elektronicznej i już no, taka możliwość prawna istnieje. Panie Przewodniczący, proponuję nie indywidualizować, tylko systemowo to rozwiązać. Tylko systemowo będzie w przyszłym roku, a indywidualnie może być od jutra. Proszę bardzo, pan radny niechaj w kolejności zgłoszę. Proszę, ja też na ten temat. Przede wszystkim kwestia jest taka, że oszczędności i tego typu rzeczy powinniśmy zacząć od siebie. Nie wymagać od Urzędu Miasta i Gminy, żeby kupowała nam wszystkim tablety, laptopy. Szczególnie, że teraz tak naprawdę istnieje możliwość. Ja już tutaj do Państwa apelowałem na sesji majowej, żebyśmy wszyscy wystąpili, każdy oczywiście indywidualnie, bo jest taka możliwość prawna, jak powiedział Pan Przewodniczący, z wnioskiem do Biura Rady otrzymywanie materiału w formie elektronicznej. Rozmawiamy na temat ekologii, rozmawiamy na temat ilości śmieci, które są produkowane. Natomiast zacznijmy te oszczędności od siebie. Materiały można otrzymać w formie elektronicznej, nie ma żadnego problemu. Natomiast też nie widzę możliwości prawnej, ażeby wszystkim radnym przykazać, zmusić, wydać rozporządzenie, że muszą otrzymywać tylko materiały w formie elektronicznej. Powinna to być indywidualna, samodzielna decyzja każdego z nas, każdego radnego. Radny, który chce otrzymywać w formie elektronicznej, otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Radny, który chce otrzymać materiały w formie papierowej, otrzymuje w formie
papierowej. Panie radny, jeszcze jest jedna rzecz. Podobnie przewodniczący organu pomocniczego gminy również może zgłosić taki wniosek, ponieważ też jest taka możliwość stworzona. Oczywiście, dlatego też apeluję do państwa, którzy mają takie możliwości, mają sprzęt, korzystają z tego sprzętu, korzystają z internetu, ażeby złożyli takie wnioski, deklaracje, dubioraty i żebyśmy otrzymywali te materiały w formie elektronicznej. Bardzo często one w formie elektronicznej są czytelniejsze, ponieważ sobie można mapę powiększyć, ustawić odpowiednią skalę. Natomiast w formie papierowej to są wydruki i te wydruki bardzo często są czarno-białe i niekiedy na przykład map, które teraz otrzymywaliśmy, z mapy w formie wydruku bardzo często są czytelne. Więc jeszcze raz apeluję do wszystkich państwa, którzy mają takie możliwości, że ażeby po prostu złożyć taką deklarację w biurze rady, to nic nie kosztuje naprawdę, to jest kwestia, że na pewno pójścia tylko do biura rady i żebyśmy dbali o tą ekologię, żebyśmy oszczędzali terasy i żebyśmy też nie produkowali dodatkowej śmieci, bo tego dziesiątki, setki, żeby nie powiedzieć, stron było, to jest kwestia toneru, kwestia materiału. Jeszcze raz apeluję do państwa, żebyśmy w ten sposób działali na rzecz ekologii i nie generowali jakichś dodatkowych kosztów, które musi podnosić Urząd Miasta i Gminy Skawina. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Zając? To znaczy, oczywiście zgadzam się z tym, co mówi pan radny Niechaj w całej rozciągłości. No pewnie rozwiązaniem byłaby sytuacja taka, jak jest w Radzie Powiatu Krakowskiego, gdzie każdy radny ma laptop i dostaje tą informację do siebie, ale ja myślę o takim rozwiązaniu na dziś. Tak naprawdę ja też się nie zgadzam z tym, że mamy tutaj szereg statutów jednostek pomocniczych, mamy taką stertę papieru. Panie przewodniczący, proponuję oto w ten sposób. Idzie informacja elektroniczna, a jeżeli chodzi o informację papierową, to wydruk tylko i wyłącznie uchwał, a i adnotacja, jeżeli którykolwiek radny chce jakieś materiały, to do wglądu w biurze rady. I wtedy nie drukujemy tej sterty statutów jednostek pomocniczych, tylko każdy się z tym zapozna w biurze rady i to jest rozwiązanie. Nie dostajemy takiego pliku, każdy radny, czy nawet sołtysi, czy zarządy osiedla, takich oto rzeczy. Myślę, że można to zrobić. Każdy radny, jeżeli będzie zainteresowany danym, pofatyguje się do Rady Miejskiej po to, żeby to sprawdzić, zobaczyć i się z tym zapoznać, jeżeli forma elektroniczna mu nie wystarcza. Tyle z mojej strony. Panie radny, gdyby to było takie proste, to już byśmy to dawno wprowadzili z racji tego, że musi państwo pamiętać, że ustawa o samorządzie gminnym mówi wyraźnie, że przewodniczący organów pomocniczych gminy otrzymują materiały na sesję dokładnie na takich samych zasadach, jak radny Rady Miejskiej w Skawinie. W związku z tym nie może być sytuacja taka, bo już dzisiaj byłaby możliwość, na przykład gdybym się zwrócił do pana burmistrza, żeby zabezpieczyć środki na rok 2017 w budżecie, żeby zakupić 21 tabletów i każdemu z radnych wypożyczyć, ale będziemy mieć za chwilę sytuację taką, że przyjdzie pan Jerzy Ocetkiewicz i będzie miał rację i powie, przepraszam bardzo, ja mam dostawać na takiej samej zasadzie, czy pan sołty, w związku z tym, jeżeli radnym wypożyczono takie tablety, dlaczego ja mam je dostać? Tu jest po prostu dylemat na tej zasadzie. W związku z tym w powiecie to może być takie proste, natomiast tutaj w gminie jest taki, też próbujemy w jakiś sposób, dlatego najprostszym i najszybszym rozwiązaniem to jest to, co ja sugerowałem i sugerował pan radny Niechaj, złożyć deklarację i wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie wszyscy tak jak pan radny Niechaj siedzieli przy laptopie po prostu i z tego, ewentualnie ja mogę mieć problem z tego, że czytam uchwałę, więc być może będę musiał siedzieć, za co będę przepraszał, bo wydaje mi się, że jeżeli mówię do państwa, to wypada mi stać, jeżeli słucham kogoś, natomiast być może przyznacie mi rację i po prostu będę czytał wtedy z komputera. Proszę bardzo, przepraszam bardzo, pan w kolejności zgłoszeń, pan radny Łukasz Raczkowski. Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie, mam tylko taką małą prośbę, sugestię, bo powstaje krajowa mapa zagrożeń, ona jest cały czas w toku powstawania. Gdyby można było wrzucić na strony internetowe Urzędu Miasta taką informację dla mieszkańców, żeby oni też mogli uczestniczyć, bo wiele problemów jest zgłaszanych, czy do nas, czy na osiedlach, a takie bezpośrednie zgłaszanie też może dużo by dało, także taka prośba, dziękuję. Mm-hmm, dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie wolne wnioski, zapytania? Proszę bardzo, pan sołtys Czesław Blak. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz chciałem zabrać głos, bo coś mi tutaj uciekło przy tym moim wystąpieniu pierwszym. Uciekło mi takie zadanie w naszej miejscowości jak osada. Mieliśmy piękną osadę łużycką tutaj, ona w tamtym roku podczas burzy spłonęła. W tej chwili pojawiła się koncepcja odbudowy tej osady przez właściciela tych terenów, na których osada się znajduje, czyli AGH Kraków. I gmina, jak i sołectwo mają współpracować z AGH-em, żeby ta osada po prostu od nowa
w takiej samej formie, jak była, zaczęła żyć i tętnić. Rocznie ponad 1000-1500 dzieci przyjeżdżało tutaj na wycieczki edukacyjne. W tej chwili no, jest tam tak troszkę głucho, bo, no, bo nic nie zostało, został tylko stróż z budką. Natomiast tego, co na dzień dzisiejszy wiem, AGH z porozumienia z urzędem prowadzi rozmowy co do ogrodzenia, oświetlenia, okamerowania i założenia odgromu na tej działce. Natomiast po stronie gminy miała być doprowadzona tam droga, wykonanie drogi i wykup działki, bo jest tam mały problem z dojazdem do tego miejsca, gdzie znajduje się osada użycka i stworzenia tam małego parkingu na 4 samochody osobowe. Po prostu nie autobusy, bo osada to tworzy cały kompleks zwiedzania. Po prostu jest tu kościółek zabytkowy, jest izba regionalna i osada. I tu przyjeżdżały dzieci na takie wycieczki edukacyjno-szkoleniowe. I w tej chwili chcielibyśmy w przyszłym roku poważnie podejść i odbudować tą osadę, żeby po prostu zaczęło to tętnić. I mam prośbę do Państwa radnych, jeżeli kiedyś pojawi się taki problem na sesji Rady Miasta wykupienia działki tam pod ten parking, o przychylenie się do tego zadania. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to na zakończenie pozwólcie Państwo, że jeszcze raz podziękuję sołtysowi, podziękuję Radzie Sołeckiej, podziękuję Panią z Koła Gospodyń Wiejskich za to, że nas tutaj ugościli. Stwierdzam, Szanowni Państwo, że wyczerpaliśmy porządek obrad 23. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, zatem zamykam obrady.